Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj tak naprawdę pierwszy webinar kodołamaczowy w 2022 roku, więc to jest przede wszystkim nie tylko takie dzisiejsze pierwsze wydarzenie stricte Pythonowe, ale też w ogóle takie nasze wydarzenie online'owe w tym roku. Także miło nam, że dzisiaj tutaj z nami jesteście. A dzisiaj tytuł naszego wydarzenia brzmi następująco: Przygotowanie środowiska w Pythonie do analizy danych w Data Science i Machine Learning. Dzisiaj na ten temat Matt Wam coś więcej opowie. Ale zanim oddam mu głos, to jeszcze kilka takich informacji organizacyjnych ode mnie. Jeszcze tylko nadmienię, że ja się nazywam Karolina Zadroga i jestem tutaj z ramienia firmy Sages, czyli matki marki Kodołamacz. I my tutaj już działamy od 2007 roku, prowadzimy między innymi szkolenia, ale też nie tylko. Będziecie chcieli, to oczywiście w wolnej chwili możecie sobie sprawdzić, wejść na naszą stronę i poczytać troszeczkę więcej. A tymczasem wracając do dzisiejszego wydarzenia, przede wszystkim wydarzenie jest nagrywane. Nagranie otrzymacie jutro drogą mailową na maila, którego podaliście podczas rejestracji na to wydarzenie. Sprawdzajcie proszę wszystkie foldery w razie, gdyby gdzieś tam do spamu miało to wam wpaść. Ode mnie taka obietnica, że po prostu nagranie wyjdzie do Was na pewno w dniu jutrzejszym. Dzisiejsza agenda prezentuje się następująco. Oprócz tego, że Matt opowie nam, jak takie środowisko w Pythonie przygotować, to jeszcze wspomni o naszym kursie Blended Learning, Python w analizie danych. Możecie kojarzyć już ten kurs jako kurs taki stricte e-learningowy, bądź też masterclass. Jeżeli ktoś z Was był już na jakimś wcześniejszym webinarze Matta, bo było ich naprawdę bardzo dużo, więc może ktoś z Was już gdzieś Matta kojarzy z tego typu wydarzeń. Więc to będzie pierwszy punkt naszego wydarzenia. Ja troszeczkę opowiem. Też Matt później pewnie w trakcie swojej prezentacji coś wspomni więcej. Druga część to będzie część, gdzie ja już oddam Mattowi głos w całości i tutaj zostawię go po prostu z wami, a was z nim, żebyście zobaczyli, posłuchali naszego eksperta. I część trzecia to tak sesja pytań i odpowiedzi, ale tutaj informacje od Matta, pytania możecie zadawać w trakcie i co jakiś czas Matt będzie zerkał na czat i na wasze pytania odpowiadał. Bo akurat tutaj oprócz tej takiej końcowej też sesji pytań, gdzie będziecie mogli też takie stricte organizacyjne pytania zadawać, możecie cały czas zadawać pytania Mattowi. Mi też, jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś organizacyjne pytania, bo ja cały czas z wami tutaj jestem i czat monitoruję. Także przechodzimy dalej. Pierwsza część, kurs Blended Learning, Python w analizie danych. To jest kurs od podstaw, dzięki któremu nauczycie się właśnie analizować dane w Pythonie. Myślę, że więcej na temat samego programu Matt opowie. Ja tylko mogę wspomnieć o tym, czym jest Blended Learning. To jest połączenie kursu e-learningowego i spotkań z trenerem, w tym przypadku warsztatów, w tym przypadku z Mattem, bo Matt jest autorem tego kursu i również prowadzi te warsztaty, które są właśnie w takim formacie warsztatów online'owych. Za chwilę Wam powiem więcej, ile takie warsztaty trwają. Dodatkowo macie tutaj też certyfikat na koniec, no i dostęp od samego początku, dostęp do nagrań całego kursu Python w analizie danych. I jak tutaj przejdziemy dalej, mamy najbliższy termin kursu, bo teraz już nam się rozpoczęła pierwsza edycja jeszcze w tamtym roku. Edycja tego Blended Learning, bo wcześniej oczywiście były edycje kursu Masterclass, a kolejna edycja Blended Learning jest zaplanowana na 12 lutego, więc jeżeli ktoś z Was by chciał, to może sobie wejść na stronę, wrzucę Wam link na czat, też poczytać, zobaczyć, jak to tam wygląda, jak się prezentuje. Ogólnie mamy 30 godzin takich warsztatów z Mattem, ale to nie tylko, bo mamy ponad 40 godzin nagrań wideo samego kursu e-learningowego. A dodatkowo mamy też grupę na Slacku, na której się możecie konsultować między sobą, ale też z Mattem. Konsultacje, mentoring. Tutaj widzicie wszystko, co zawiera ten kurs typu Blended Learning. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał kiedyś o takim połączeniu. Jeżeli tak, to dajcie znać. Jeżeli nie, no to już Wam mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam, jak to mniej więcej wygląda. Więc tak, więc najbliższy termin to 12 lutego. Kurs jest zdany w trybie weekendowym, czyli warsztaty odbywają się. Tutaj Matt, musisz mnie poprawić. Czy to tylko sobota, czy zazwyczaj sobota i niedziela? Więc Sobota. tak. Natomiast o tych wszystkich szczegółach opowiem za chwilę. Jasne, Matt opowie za chwilę. Aha, na uniwersytetach tryb hybrydowy. No my to w ten sposób nazwaliśmy, że może się nie kojarzyło. Więc tak, program tego kursu prezentuje się następująco. Ja tu wypisałam takie najważniejsze punkty. To myślę, że Matt też więcej opowie od siebie. Pewnie w trakcie już swojej prezentacji tutaj możecie sobie po prostu zerknąć, jak to mniej więcej się prezentuje, taki po prostu schemat tego kursu.
No i może to tyle będzie ode mnie na ten moment. Ja nie ukrywam, że być może jeszcze pod koniec się pojawię i coś wam powiem, ale tym samym już oddaję głos Matowi i tutaj bym prosiła Mata, żeby się przedstawił. Ja wypisałam kilka tylko rzeczy z jego bogatej biografii, więc tutaj proszę cię, Mat, żebyś sam rozwinął. A jeżeli chcecie o Macie więcej też poczytać, to zapraszam na stronę Sages, gdzie mamy bardzo długie biomia Mata i tam jest ono aktualizowane, jeżeli dostajemy takie informacje, więc możecie więcej tutaj o Macie się dowiedzieć. No dobrze, Mat, to ja ci życzę powodzenia, wam również, dzięki wielkie, że tutaj z nami jesteście i mam nadzieję, że oczywiście wszyscy w komplecie zostaniecie do końca. Także zostawiam was już z Matem i jak coś, to jestem cały czas z wami na czacie. Powodzenia, Mat. Słuchajcie, bardzo mi miło was wszystkich powitać. Chciałbym was zaprosić dzisiaj na takie troszeczkę spotkanie lekkie, delikatne, mało, że tak powiem, tutaj będzie tematów merytorycznych dotyczących analizy danych, natomiast opowiemy sobie o tym, jak przygotować środowisko. Czyli coś, z czym się bardzo często bijemy, co to jest Anaconda, do czego to służy, czy może być zwykły Python, jakie biblioteki trzeba mieć zainstalowane, jakie środowisko wybrać, żeby w tych bibliotekach móc pracować, co to jest Jupyter, JupyterLab, czym to się różni jedno od drugiego, które wybrać, co to jest może PyCharm, może to nam będzie pasowało. Także zobaczymy. Ja czytam wasze komentarze na czacie, zanosi się kosmicznie, zgadza się, zobaczymy. Ja zajmuję się właśnie tematyką związaną, tak połączenie troszeczkę kosmosu i troszeczkę trochę informatyki, natomiast dzisiaj będzie bardziej w tematach związanych z informatyką albo raczej z analizą danych i takie przygotowanie środowiska, czyli dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Słuchajcie, bardzo, bardzo mi miło, ja bym chciał udostępnić tutaj ekran. Jeżeli mogę prosić Karolina, żebyś przełączyła mi, o właśnie, dziękuję ci bardzo, na udostępnienie ekranu i chciałbym wam na samym początku opowiedzieć o kursie, który prowadzę. Jest już jedna jakby edycja, już się kończy powoli i teraz tak, bo tu się ten kurs się dzieli w ogóle na dwie jakby możliwości. Pierwsza to jest e-learning i e-learning wtedy dostajecie dostęp do zadań i do kursu, natomiast sama praca jest wasza samodzielna, tak? I drugi taki tryb, który się nazywa blended learning, czyli to jest skrzyżowanie trochę warsztatów z samym kursem e-learningowym. W sumie generalnie dostajecie dostęp do tych samych materiałów i do wszystkiego, natomiast generalnie cała zasada polega na tym, że mamy cykliczne, cotygodniowe, czy czasami co dwa tygodnie spotkania, w zależności też od grupy, jak się umówimy, mamy spotkania takie, warsztaty, które dotyczą już samej praktyki. Cała idea polega na tym, że wy przerabiacie teorię w sobie dowolnym czasie, a my spotykamy się już na praktykę i ja nie powtarzam tych materiałów, które już były. Prawda? Czyli generalnie nikt was nie pospiesza, możecie sobie wszystko przerobić wtedy, kiedy potrzebujecie, wtedy, kiedy macie chwilkę wolnego, chwilę czasu, puszczacie sobie filmiki, możecie je pauzować w dowolnym momencie i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy spotykamy się już na zajęcia praktyczne, ja tego nie powtarzam, tylko klepiemy już prawdziwe zadania. Znaczy te zadania też macie wcześniej, ale wtedy już rozwiązujemy praktyczne problemy, use case'y z wykorzystaniem tych wszystkich elementów. I wydaje mi się, że to jest w ogóle przyszłość edukacji. Cały czas dopracowujemy ten kurs, tak jak mówiłem, samego e-learningu już chyba z 4 edycje poszły, blended learning właśnie kończymy pierwszą, także jestem bardzo zadowolony. Tutaj jest napisane na tej stronie 40 godzin, natomiast jak ostatni raz sprawdzałem, to jest 48, ale ja cały czas coś nowego dogrywam i dodaję i cały czas staram się, żeby ten kurs był aktualny. Do tego należy wziąć pod uwagę, tutaj może wrzucę link wam, bo może się komuś się przyda. Tak, kurs, bo tam było pytanie, czy kurs jest od jakiego poziomu. Jest to kurs od podstaw. Bo dla osób, które w ogóle nie miały styczności nigdy ani z programowaniem, ani z programowaniem w Pythonie, ani już w ogóle z analizą danych. Zaczynamy generalnie kurs od przygotowania środowiska, stworzenia różnych rzeczy, następnie dowiadujemy się, czym jest Python, co to zmienna, czym są typy w Pythonie, jak to mniej więcej wygląda, później mówimy sobie o sekwencjach, później o instrukcjach sterujących, o warunkach, pętlach, comprehensionach, które są często wykorzystywane,
o funkcjach, o programowaniu troszeczkę obiektowym, lekko z takiego, że tak powiem, sposobu, żebyście się nauczyli, jak to mniej więcej jest. Później trochę o przetwarzaniu danych, różnych formatach danych, JSON-ach, CSV, zaczytywaniu danych z bazy danych, korzystaniu z bazy danych. To jest temat, który w ogóle w tej chwili, nawet dzisiaj, bardzo mocno aktualizowałem w materiałach. Dostajecie od razu dostęp do materiałów. Generalnie materiały są dostępne. HTTPS, Python, Astrotech.io. Już możecie sobie rzucić okiem, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Podczas kursu e-learningowego przelatujemy przez rozdziały dotyczące Python podstaw, intermediate, tutaj wybrane elementy z tego intermediate'a, bazy danych i NumPy, Pandas, Matplotlib i jeszcze mamy trochę tematów związanych z case studiesami. Czyli dość duża część z tych materiałów. Same materiały mają około 4700 stron, jak ostatni raz eksportowałem do PDF-a. To jest dość dużo. Już się przestało mi to otwierać, już rzadko która aplikacja jest w stanie to zrobić. Wszystkie listingi są potestowane, jest około 13,5 tysiąca testów. Wszystkie zadania, które dostajecie, są też otestowane. I chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. To jest coś, co może Wam się przydać. Generalnie podczas całego szkolenia korzystamy z takiego spreadsheetu. Może pokażę Wam, jak wygląda taki spreadsheet dla obecnych zajęć, które są prowadzone. I generalnie mamy tutaj wszystkie informacje i wszystkie zadania, które są samodzielnie do zrobienia, tak? I widzimy, po zrobieniu zadania zapisujecie sobie, jak mniej więcej Wam to idzie dla takiej grupy, która była wcześniej, jak mniej więcej to idzie i widzimy, komu, jaki kto ma progres, tak? Z pewnego okresu widzimy, nad czym trzeba jeszcze popracować. Tych zadań jest mnóstwo. To jest kilkaset zadań, które macie do samodzielnego wykonania przed każdymi kolejnymi zajęciami, które będziemy realizowali. Więc generalnie zadań jest mnóstwo. Wszystkie zadania mają testy. Pokażę dzisiaj Wam, jak takie testy sobie uruchomić, jak w ogóle coś takiego stworzyć, bo to nie jest super trudne. Natomiast jeżeli ktoś pierwszy raz to widzi, natomiast to, co one jeszcze pozwalają, to pozwalają na to, żeby móc się samodzielnie kontrolować. Dobra? Czyli w trakcie tygodnia oglądacie sobie zajęcia teoretyczne, a w trakcie zajęć teoretycznych dostajecie, i to jest podzielone na filmiki, pokażę Wam, jak takie filmiki za chwilę wyglądają. Na koniec tych, po oglądnięciu sobie filmików, macie kilka zadań do wykonania z danego filmiku. Każde zadanie ma testy, możecie sobie zrobić, odpalić testy, zobaczyć, czy zrobiliście to zgodnie z tematyką. Przy okazji dostajecie dostęp do repozytorium i to repozytorium ma wszystkie zadania, wszystkie notatki, wszystkie rozwiązania zadań już tutaj gotowe, więc można sobie zobaczyć i nawet gdybyście się zacięli i nie mogli pójść dalej, to zawsze możecie sobie podglądnąć rozwiązanie. Generalnie nie polecam troszeczkę powiększać czcionkę, bo tam widać, że nie wszyscy z mojej rozdzielczości mają problem z moją rozdzielczością. Natomiast generalnie to, co tutaj będzie mi na tym zależało, to, żebyście też nie zacinali się. Czyli w momencie, kiedy dojdziecie do jakiegoś miejsca, nie możecie iść dalej, bo coś jest jakiegoś trudnego, zawsze możecie sobie zobaczyć po prostu w rozwiązaniach, czy mamy jakiś problem, czy wszystko jest ok, cała konfiguracja środowiska, opis, cały opis przygotowania środowiska, biblioteki, które są, najczęściej zadawane pytania, wszystko jest ładnie opracowane i dostaniecie, że tak powiem, informacje o tym wszystkim. Teraz tak, z takich bardzo ciekawych i fajnych rzeczy, które chciałbym tutaj z Wami poruszyć dzisiaj, to po prostu jak przygotować się do takiego szkolenia oraz, zapomniałem Wam, obiecałem, że pokażę Wam, jak wyglądają takie przykładowe zajęcia, na przykład weźmy sobie, może nie struktury danych, ale sterowanie przepływem, te rozwinięcia i wyrażenia generatorowe i zobaczymy sobie na przykład rozdział z rozwinięciami. Generalnie przez cały czas pracujemy mniej więcej tak. To są filmiki, które wszystkie są nagrane w 4K, w wysokiej rozdzielczości. Ja jestem tutaj cały czas z boku i możecie sobie zobaczyć, jak live koduję. W trakcie pisania kodu
informuję, albo raczej mówię o moim procesie myślowym, to co mam w głowie, dlaczego podejmuję takie decyzje, co to znaczy. I wszystkie informacje, które tutaj macie, są tłumaczone na bieżąco. To jest bardzo fajny sposób, dlatego że możecie zobaczyć mniej więcej, jak myślę albo jak dochodzę do pewnych elementów. Taka ciekawostka, podczas takiego nagrywania, bo strasznie długo to nagrywałem ten kurs, natomiast od czasu do czasu coś też nie wychodzi. I to nie chodzi o to, żeby zrobić tak super perfekcyjnie, że nigdy nie ma żadnego błędu, bo czasami rzeczywiście w waszym kodowaniu też może coś nie wyjść. I wszystkie elementy, które mi nie wyszły, są też tutaj zawarte i pokazuję, jak wybrnąć z problemów. Okay? Czyli nawet jeżeli gdzieś coś nie wyszło, to jaki jest proces myślowy do tego, żeby to wszystko się udało i żeby na samym końcu było ok. No to słuchajcie, tak mniej więcej wygląda kurs. Wszystko jest w 4K, tak jak mówiłem. Materiałów jest bardzo dużo. 4700 stron, 13,5 tysiąca testów. Możemy sobie zobaczyć. Dzisiaj coś przechodziłem, a później skopałem znowu testy, także teraz pracuję nad bazami danych. Tutaj 6 dni temu jeszcze było wszystko ok, a teraz zacząłem coś skopałem, także możemy sobie zobaczyć, że tych testów jest naprawdę, naprawdę dużo i że nie kłamię was. Wszystkie, za każdym razem, kiedy cokolwiek poprawiam w książce, tutaj jest 13,481 testów. Także za każdym razem i mam 13 jeszcze błędów, muszę jakieś poprawić. Ale dzisiaj nad tym pracuję, także przez noc może to zrobię. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie takie organizacyjne. Zachęcam, fajnie to wychodzi. Okay, spotykamy się w soboty 9 do zwykle 14, 15, w zależności od tego, jak grupa jest aktywna. No i jak wszystko jest fajnie i ludzie są aktywni, jak zawsze też dodaję jeszcze trochę czasu i staram się na bieżąco rozwiązywać wasze problemy, z którymi mnie zaskoczycie. Okej, okay. W takim razie zobaczmy, jak przygotować się do środowiska, jak przygotować sobie środowisko. Generalnie za każdym razem, kiedy rozpoczynacie jakikolwiek kurs e-learningowy z Pythona czy z Data Science, Machine Learningu i tak dalej, na samym początku trzeba zainstalować sam język, tak? Kompilator tego języka, tudzież interpreter. Problem z tym na samym początku jest taki, że w sumie każdy kurs zaczyna się od tego. Zainstaluj sobie Pythona albo zainstaluj sobie Anacondę. Nikt nie mówi, czym się jedno od drugiego różni i po co. Więc zobaczmy. Anaconda, Python, to jest takie przygotowane środowisko, które ma już gotowy, tutaj trzeba tylko wziąć Individual Edition. Ta Individual jest open source'owa i darmowa, bo do takich jest też taka wersja Enterprise. Anaconda ma w sobie Pythona 3.9 w wersji 64-bitowej z prostym instalatorem. Co to jest Anaconda, skąd to się wzięło? Czyli generalnie, żeby ściągnąć Pythona, trzeba wejść na python.org, i tutaj jest zakładka Download, troszeczkę powiększymy czcionkę, tu jest zakładka Download. Obecna wersja Pythona to jest 3.10, która wyszła w październiku tego roku, zeszłego roku, przepraszam. I co roku będą nowe wersje Pythona. Jeżeli będziecie gdziekolwiek się z tym spotykali, to korzystajcie z Pythona 3.8, 3.9 albo 3.10. To są trzy najnowsze wersje. Te starsze przestały już być wspierane. 2 dni temu albo 3 dni temu jakoś tak wyszedł Pandas 1.4 i Pandas 1.4 wymaga już Pythona 3.8 w górę. Tak? Czyli 3.8, 3.9 lub 3.10. Większość bibliotek jest już w pełni kompatybilna z 3.10, już nie ma tego problemu. Zawsze jak wyjdzie nowa wersja, to trzeba tam miesiąc dać jej, żeby tam wszyscy się ładnie, żeby wszystkie biblioteki ładnie zaczęły działać. Natomiast aktualną wersją jest wersja Pythona 3.10.2. Tak, Python 2.7 już od 2 lat jest nierozwijany, znaczy on już nierozwijany jest od 14 lat, tak? 13 jakoś, tak? Natomiast od 2 lat już jest martwy, już w ogóle nawet security patcha nie będzie. Natomiast
my korzystamy z Pythona 3.10.2. Jest to najnowsza wersja, tak jak mówiłem, co roku w październiku będzie nowa wersja. Okej, to jest jedna rzecz. Natomiast co wybrać? Anacondę czy Pythona? Anaconda pojawiła się parę lat temu. Generalnie te wszystkie środowiska, te wszystkie biblioteki dotyczące machine learningu i data science, one wykorzystują przetwarzanie danych i bardzo często dużą ilość danych. Więc im szybciej one chodzą, tym więcej tych danych, tym efektywniej te dane możecie przetwarzać. Więc bardzo dużo z tych bibliotek jest napisane w językach niskiego poziomu, na przykład ma wstawki w języku C lub korzysta z czegoś, co się nazywa Cython, żeby móc wykorzystać takie bardzo niskopoziomowe operacje. Tego nie musicie wiedzieć. Tam jest trochę wzmianki w kursie w ramach ciekawostki na ten temat, natomiast tego nie musicie wiedzieć. Natomiast to, co musicie wiedzieć, to to, że żeby to działało, trzeba było mieć kiedyś kompilator C na komputerze. Jeszcze w starych czasach. Natomiast podejrzewam, że nie każdy z Was ma kompilator C na swoim komputerze, więc instalując zwykłego Pythona miałby problem, szczególnie na Windowsie, żeby móc te wszystkie NumPy, Pandasy, Numby, Matplotliby i inne rzeczy poinstalować u siebie. No to skoro nie mógłby tego zainstalować, albo raczej byłby problematyczny, no to byłby, to by było ciężko. Więc pojawiła się taka organizacja Anaconda, która przygotowała już jakby takiego jednego wielkiego egzeka, w którym był Python, był Matplotlib, NumPy, Pandas i wszystkie inne rzeczy, z których chcielibyście móc skorzystać. 650 bibliotek, a teraz to już jest ponad 1000 bibliotek, które jest automatycznie, nie musicie niczego później już ściągać. To jest fajne, natomiast te czasy już dawno minęły, kiedy to było obowiązkowe. Teraz wystarczy zainstalować Pythona i później pip install na przykład NumPy i on się sam zainstaluje, bo w Pythonie mamy już pakiety binarne i nie trzeba tego robić. I to jest duża rzecz, że Anaconda zyskała popularność kiedyś i do dzisiaj troszeczkę jedzie na tej fali, natomiast w sumie to nie wnosi nic specjalnego poza samym Pythonem i tym, że wszystkie biblioteki macie już zainstalowane. Zajmuje dużo miejsca na dysku, natomiast możecie, nie musicie z niej korzystać. Teraz, już wrzucam też link do samej Anacondy, no i oczywiście do pobierania najnowszej wersji Pythona, jeżeli ktoś by chciał z tego skorzystać. Czyli możecie zainstalować zwykłego Pythona. Sam Python, teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba ma około 15 megabajtów, Anaconda ma dużo, ponad parę gigabajtów na dysku. Natomiast w zupełności Wam wystarczy zwykły Python, a później takim jednym poleceniem, które tutaj jest, o właśnie tym, można zainstalować wszystkie biblioteki do Data Science, tak? I wtedy, jeżeli zainstalujecie czystego Pythona i to jedno polecenie wykonacie, to będziecie mieli wszystko, co jest potrzebne. Anaconda już to ma. Ma też jeszcze dużo więcej różnych rzeczy. Czyli to jest różnica pomiędzy Anacondą a zwykłym Pythonem, okay? Czyli Anaconda, ktoś przygotował już wszystko dla Was, Python jest czysty i trzeba sobie doinstalować niektóre rzeczy samodzielnie, natomiast wtedy też macie większą kontrolę nad swoim środowiskiem. To jest pierwsza bardzo ważna informacja, czyli trzeba mieć zainstalowanego Pythona w wersji 3.8, 3.9 lub 3.10, żeby cokolwiek nam zadziałało. W szczególności, tak jak pamiętacie, że to są bardzo dobre wersje, tak? I one będą jeszcze przez dobrych 4 lata utrzymywane, wszystkie z nich, także możecie wybrać dowolną z nich. Sugeruję Wam 3.9 lub 3.10. To są bardzo, bardzo fajne rzeczy. Git. Przyda Wam się Git dlatego, że prędzej czy później będziecie chcieli zapisać swoje zmiany i wypchnąć je na przykład na GitHuba. Ja bardzo mocno i bardzo dużo korzystam podczas szkoleń i podczas kursów właśnie z GitHuba i jest to jedna z części tego, co się uczymy. Oj, przepraszam, coś kliknąłem. Jedna z rzeczy, których się uczymy podczas kursu. Dlaczego? GitHub jest takim troszeczkę już miejscem takim standardowym, gdzie programiści wymieniają się kodem. Oczywiście można tworzyć ukryte albo publiczne repozytoria, okay? Czyli ukryte lub publiczne. Dobrze. To teraz tak,
Nie zawsze musimy się dzielić swoim kodem, możemy zaprosić kilka osób do tego, żeby coś robić. I tak też robimy podczas kursu. Czyli na samym początku dostajecie repozytorium, a później podczas kursu ja do tego repozytorium dorzucam czasami nowe rzeczy. Wy też w tym repozytorium robicie swoje rozwiązania, rzucacie, a później dyskutujemy sobie na temat tych rozwiązań. I kilka takich podstawowych poleceń z Gita będziemy się też uczyli. Jak komitowanie, jak dodawać pliki do Gita za pomocą git add, jak komitować za pomocą git commit, jak zrobić pulla, czyli zaciągnąć zmianę, jak zrobić push, czyli wypchnąć zmianę. Takie podstawowe również rzeczy, żebyście mieli ten kod w tym miejscu. I zobaczycie, że to jest bardzo, bardzo fajne. Teraz jak już ściągniemy sobie to repozytorium, przygotujemy, zainstalujemy wszystkie biblioteki, to możemy rozpoczynać w sumie pracę. Jak to wykonać? Teraz po kolei. Okay? Ja już mam Pythona swojego zainstalowanego na swoim komputerze. Python 3 version. Widzimy, że mam akurat zainstalowaną wersję 3.10.1. OK, to jest wersja tam sprzed miesiąca. Z tydzień temu wyszła 3.10.2. Dobrze, czyli tu jest wszystko OK. Teraz to, co ja potrzebuję, to jest zainstalowanie tych bibliotek, o których mówiłem, że są konieczne do Data Science. OK, czyli ja wykonuję takie polecenie, które się nazywa, tutaj zobaczmy sobie, tutaj jest, to polecenie, które wam wrzuciłem na czacie, to są biblioteki do Data Science, a tutaj poniżej są biblioteki do machine learningu. Zwróćcie uwagę, że 3/4 z tych bibliotek jest dokładnie ta sama. Tu się różni się tylko od tutaj tej części scikit-learn, tak? Czyli dodatkowe biblioteki do machine learningu. Taka biblioteka się nazywa scikit-learn, stats models do budowania modeli matematycznych, Seaborn do takiej troszeczkę większej wizualizacji, Bokeh do interaktywnej wizualizacji danych, TensorFlow do w sumie do uczenia maszynowego, do sieci neuronowych, PyTorch czy Keras, tak? To samo. To jest ten zestaw dla machine learningu, a zestaw dla data science w sumie kończy się na tym. Także część z tych bibliotek jest prawie identyczna. Weźmy sobie i przygotujmy sobie środowisko takie po prostu do data science. Robię sobie to, wpisuję to polecenie w terminalu, klikam Enter, czekam chwilę i wszystko zaraz się ładnie pojawi. Jak przygotuje mi się to środowisko, co może trwać tam z 2 minuty, to w sumie mam tak, jakbym miał zainstalowaną Anacondę. Dobra? Czyli miałem czystego, zwykłego Pythona, wykonuję to jedno polecenie, to, które wkleiłem wam na czacie i po tam minucie, dwóch mam wszystko, co będzie mi potrzebne. Jeżeli ktoś nie miał styczności z konsolą, to nie jest to super straszne, okay? To jest naprawdę tylko ogranicza się do jednego czy dwóch podstawowych poleceń. Dobrze, jak już to sobie zrobimy, to warto też na GitHubie założyć sobie repozytorium. Ja już mam takie repozytorium gotowe, ale pokażę wam, jak założyć nowe. Najpierw trzeba sobie oczywiście założyć profil, najpierw trzeba sobie założyć profil na GitHubie. Profil jest darmowy, tu możecie sobie zobaczyć, profil jest darmowy na stronie github.com. To nie jest obowiązkowy element, natomiast zobaczycie, że prędzej czy później większość informacji, które będą ze świata programistycznego, będą was jakby, tam te repozytoria będą właśnie na GitHubie. Tak 80-90% wszystkich repozytoriów i tego, czym ludzie się dzielą, to będzie na GitHubie. Więc żeby móc to zrobić, zakładamy sobie konto na GitHubie. Po poprawnej, pamiętajcie, że trzeba zweryfikować sobie maila, tak? Podać maila, przychodzi link aktywacyjny, trzeba kliknąć i później można zakładać repozytoria. Klikamy sobie plusik, nowe repozytorium, nazywamy sobie repozytorium, na przykład tutaj zrobimy webinar i zrobimy sobie 2.22, dzisiaj 01.26 i zrobimy sobie webinar Python Ana. Czyli od analizy danych, nie? Zrobimy sobie tutaj w repozytorium w mojej organizacji, wybieramy repozytorium publiczne czy prywatne, zrobimy sobie publiczne, to udostępnię przy okazji, w jednym miejscu będziecie mieli informacje i wszystko, co stworzymy podczas dzisiejszego szkolenia, będzie w tym miejscu.
Dodajemy plik README, dodajemy plik gitignore. Gitignore, co to jest? Generalnie będziemy korzystali z gita do wykonania tych rzeczy, które będziemy mieli na naszym komputerze i będziemy dodawali do naszego repozytorium pewne pliki. Po to, żeby nie dodawały się śmieci, chcemy użyć sobie takiego szablonu tutaj Pythonowego. OK, wybieramy Python, możemy wybrać licencję. Ja wybieram zawsze MIT licencję, czyli możesz z moim kodem zrobić, co tylko zechcesz, ja za to nie ponoszę odpowiedzialności. OK? Ty możesz go wykorzystać do wszystkich swoich rzeczy. Zakładamy nowe repozytorium i dostajemy taki tutaj adres URL tego naszego repozytorium. Teraz tutaj są wszystkie informacje, które trzeba zrobić, natomiast zobaczycie, że to jest dużo, dużo prostsze. Teraz, jak już jesteśmy w tym repozytorium, to już mamy wszystko zainstalowane, robimy git clone i wklejamy ten adres URL, który dostaliśmy. On nas poinformuje, że mamy puste repozytorium. Tutaj jest, że jest 000 wszystkiego. I możemy przejść sobie do tego katalogu za pomocą 22 Python webinar. W sumie już mamy całe nasze repozytorium z wszystkimi innymi różnymi rzeczami. Możemy sobie zobaczyć, co jest w tym repozytorium. Jest katalog git, gitignore, który przed chwilą stworzyliśmy, licencja oraz plik README i to są te rzeczy, które są tutaj na naszym repozytorium. Jak sobie odświeżymy tą stronę i ja mogę Wam też coś takiego udostępnić. Teraz tak, było pytanie odnośnie licencji MIT, co ona oznacza. Jak sobie wejdziecie na taką licencję, to macie tutaj krótkie podsumowanie, co ona pozwala. Pozwala na wykorzystanie komercyjne tego kodu, pozwala na dowolne modyfikacje, rozpowszechnianie i użycie na własny, prywatny użytek, natomiast ja nie ponoszę odpowiedzialności za cokolwiek, gdzie wy wykorzystacie ten kod oraz też nie udzielam gwarancji. Okay? To jest bardzo fajna, to jest cała licencja, 3 paragrafy tekstu, także bardzo, bardzo fajny i bardzo krótki tekst tej licencji, jak się człowiek dobrze wczyta, to może się nawet bawić się jej nauczyć, natomiast generalnie chodzi o to, że możecie z tym robić co chcecie, tylko jak coś to, jak chcecie to coś. Teraz tak, jest pytanie dotyczące, czy ktoś wie, ile dzisiaj trwa to ten nasz webinar. Generalnie moje webinary zwykle trwają około 2 godzin, natomiast dzisiaj nie planuję tyle. Okay? Ja staram się zawsze wszystkie webinary robić 2-godzinne, możecie zobaczyć zresztą na kanale, już Wam mówię tutaj, jak się na YouTubie wpiszę Harasymczuk Python, to dostaniecie Harasymczuk Python, to dostaniecie prędzej czy później taką listę webinarów, które organizowałem do tych czas, tutaj jest, o, i możecie zobaczyć, jak sobie tą całą playlistę, odpalicie, jest 20 parę webinarów, to zobaczycie, że one są po prostu około właśnie 2 godzin. I tak jak mówiłam, Python, zaczynamy od tu jest cała. Oj, temat, ale nie to możecie zobaczyć, że około 2 godzin. Są krótsze, są dłuższe, natomiast około 2 godzin. Dobrze, wracamy do samego tematu. Gdybyście zainstalowali Anaconda, mielibyście od razu te wszystkie biblioteki, więc tego pierwszego kroku nie trzeba było robić. Po ściągnięciu repozytorium możemy już na tym pracować. I teraz tak, tutaj jest takie narzędzie. Anaconda ma jeszcze jedną fajną rzecz. Ma taką ikonkę, na którą klikacie, na przykład Jupiter, i on Wam odpala Jupitera, który pojawia Wam się w przeglądarce. Natomiast my zainstalowaliśmy go sobie ręcznie i musimy go też ręcznie odpalić, czyli piszemy Jupiter. No i teraz tak, możemy napisać Jupiter Notebook i możemy napisać Jupiter Lab, myślnik Lab. Ja ostatnio zacząłem korzystać Jupiter Lab. Ze spacją? Przepraszam. Jupiter. Zainstalowało się? Pip. Install. Pip 3. Install. Jupiter. Dobra, tu się powinno zainstalować. I Jupiter Lab. Powinno mi się zainstalować Lab razem.
Powinno się zainstalować Jupiter. Mi się zaraz tutaj sekundkę. User pin Jupiter. Zróbmy tak. Python 3 minus m vnf webinar. Zrobimy sobie wirtualne środowisko, bo coś mi się dziwnego stało. Webinar, source, webinar, bin activate. I jeszcze raz tą zrobimy sobie tą instalację. Te pakiety już powinny być. Jupiter Lab, powinno wszystko być. Natomiast coś, nie wiem dlaczego tam się... Ten, zaraz się odpali. Generalnie to, co w tej chwili zrobiłem i dlaczego to zrobiłem, to jest tak. Na samym początku, jak instalowałem te pakiety, one mi się zainstalowały globalnie w całym komputerze. Co jest OK i z tym nie ma żadnego problemu. Natomiast wtedy się pojawia tylko problem, że jeżeli macie kilka różnych projektów, tak jak ja mam na swoim komputerze, to staram się trzymać odizolowane zależności. Co to znaczy? To znaczy, że jak wyjdzie na przykład nowa wersja Pandasa i zaktualizuję sobie w jednym projekcie, to nie muszę sprawdzać wszystkich pozostałych projektów, czy czegoś nie skopałem, albo czy nowa wersja czegoś nie zniszczyła. Staram sobie tworzyć takie tak zwane wirtualne środowiska. Z wirtualnymi środowiskami jest tak, że one są, odseparowują mi po prostu, odseparowują Jupiter Lab. OK, odpala się narzędzie i za chwilę już mamy serwer. Teraz tak, kopiuję sobie adres, wklejam do przeglądarki i pojawia mi się całe środowisko. Gotowe środowisko programistyczne. Teraz tak, mogliście słyszeć o Jupiterze. I Jupiter to jest bardzo popularne narzędzie. Jupiter.org. Jak zobaczycie, już wklejam link do przeglądarki. Mamy dwa takie środowiska, które znajdują się na ich głównej stronie. Jedno nazywa się Jupiter Lab, to jest Next Generation Notebook Interface, a drugie nazywa się Jupiter Notebook. I generalnie większość osób jeszcze korzysta z tego Jupiter Notebooka i to jest to, co było przez wiele, wiele lat wykorzystywane. Natomiast ta organizacja doszła do wniosku, że zobaczyli, że po prostu ludzie mają z tym problem, że Jupiter Notebook może otwierać tylko jeden plik na raz, wszystko jest w jednym pliku osadzone, nie współpracuje z Gitem, brakuje mu po prostu wielu różnych rzeczy. Więc stwierdzili, że zrobią nowy projekt, który będzie wykorzystywał tego Jupitera starego, natomiast zrobimy sobie nowy interfejs. On już z założenia będzie korzystał z Gita. On już z założenia będzie miał wszystkie zależności, z założenia będzie miał wszystkie rzeczy, będzie obsługiwał również tejmy i jakieś inne rzeczy i umożliwiał też prowadzenie, otwieranie kilku plików naraz. Profiling, jakiś debugging i tak dalej. Po prostu rzeczy, których brakowało standardowo w Jupiterze. Generalnie docelowo Jupiter Lab zastąpi Jupiter Notebooki. Natomiast na chwilę obecną nie ma jeszcze określonej daty, kiedy się to stanie. Okay? Może być to w ciągu kilku lat. Po uruchomieniu tego Jupitera dostajemy takie środowisko i jedną z pierwszych fajnych rzeczy jest to, że możemy sobie wybrać tutaj w settingsach albo jasny, albo ciemny theme. Szczególnie jeżeli pracujecie tak jak ja, na przykład głównie po nocach i przez kilkanaście godzin dziennie, to te ciemne tejmy po prostu mniej męczą oczy. To jest bardzo przydatne, tego się nie dało zrobić w starym Jupiterze bez jakiegoś dziwnego kombinowania. I teraz tak, jak się w końcu poprawnie wymienia? Jupiter i tak dalej. Słuchajcie, to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy oni mają na swojej stronie internetowej poprawną wymianę gdzieś tutaj, może w dokumentacji. Natomiast generalnie zwróćcie uwagę na słowo Jupiter. Dobra? I pewnie jak ktoś by chciał tak prześmiewczo po polsku przeczytać, to by mówiło o Jupiterowych notebookach. Notebookach, nie wiem, cokolwiek. Natomiast nie sądzę, to jest Jupiter. Na pewno nie Jupiter, bo Jupiter to jest Jowisz, to jest Jupiter. Natomiast czy to ma jakieś większe znaczenie? Pewnie nie. Ważne jest to, żeby ktoś inny zrozumiał, o co wam chodzi.
Po uruchomieniu tego całego środowiska klikamy notebook i w sumie już możemy programować. Tak? Ja troszeczkę powiększę tutaj, żeby wszyscy widzieli. Możemy wpisać name, to się równa na przykład Mark i zrobić print name. Zwróćcie uwagę, że ten tutaj interfejs jest też troszeczkę bardziej nowoczesne w stosunku do zwykłego Jupytera, jeżeli ktoś miał styczność. Skróty klawiszowe i wszystkie rzeczy są dokładnie takie same, więc Shift-Enter uruchamia daną komórkę kodu. Kolejną fajną rzeczą jest to, że możemy sobie zrobić na przykład print hello, odpalić i wziąć tą komórkę i przenieść ją do góry, tak drag and dropem, czegoś, czego nie było można zrobić w starym środowisku. Tak samo jak wcześniej mamy możliwość określenia komórki, że jest komórka markdownowa i wpisywania na przykład tutaj jest webinar 2022-01-26. Shift Enter i możemy przenieść tą komórkę tutaj i pisać zarówno dokumentację w tym samym czasie, korzystając z markdowna, jak i kod. To jest bardzo fajna właściwość. Co więcej, z takich ciekawych rzeczy, które są w tym Jupyter Labie, jest możliwość ukrywania pewnych komórek. Podobnie jak wcześniej, Jupyter, ten lab, ma możliwość, tutaj mamy możliwość oczywiście sobie zrobienia, czyli 2022-01-26. Ja lubię sobie dodawać zawsze w nazwach datę dzisiejszą, później nie mam z tym żadnego problemu. Webinar, przygotowanie środowiska. Dobra. Generalnie jeszcze taka mała zasada z programowania, to jak to zapamiętacie, to unikniecie wielu różnych problemów. Unikajcie spacji oraz polskich tych znaków, si, uzamknięte i tak dalej. Z uzamknięte akurat jest najmniej problemów. To podczas szkolenia tam sobie mówimy trochę o encodingu. Ja korzystam z Maca i on jest w pełni w UTF-ie i tutaj nie powinno być problemów i generalnie nie powinno być problemów. Natomiast jeżeli ktoś ma jakąś starszą wersję Windowsa albo jeszcze jakąś starszą wersję Linuxa, to zawsze się pojawiają i takimi najbardziej problematycznymi rzeczami są polskie znaki diakrytyczne, sieci, OMSI, UZI i tak dalej w nazwach pliku oraz spacje. Ze spacjami nie ma jakiegoś takiego większego problemu, ale czasami są, więc ja staram się, jak nazywam coś, to nie korzystać z tych rzeczy, które mogą komuś sprawić problem, bo i po co. Jak można po prostu zastąpić podkreśleniem i wtedy problemów nie ma. W sumie to jest to samo teraz. Możemy importować tutaj różnego rodzaju biblioteki, piszemy import pandas, aspd, enter, on zaimportuje nam bibliotekę pandas. Pierwszy import po instalacji zawsze sekundkę trwa, bo on sobie musi przygotować wszystkie takie pliki tymczasowe. Tych plików trochę jest, więc to tak może trwać tam około 40 sekund. Podobnie będzie z NumPyem i z SciPyem. Natomiast następne importy, jak już byśmy robili czy coś, to już nie będzie tego problemu. No i możemy zrobić sobie tutaj na przykład pd read CSV i tu bym chciał Wam dać taki pierwszy, najprostszy HTTPS, Python, astrotech.io, static i tutaj mamy na przykład iris.csv. Zaczytuję sobie takie dane, to jest mój data frame, którego sobie zaczytuję, no i mogę tego data frame'a wyświetlić. Wyświetla się tak jak w Jupyterze, dokładnie identycznie. No i oczywiście mogę sobie wybrać jakąś kolumnę, na przykład zrobić kolumnę sepal length i zrobić sobie plot kind, to się równa line. Jeżeli ktoś nie widział, nie robił nigdy takich rzeczy, oczywiście zapraszam na kurs, bo tutaj mamy pewnie lepszym wykresem byłby tutaj density, który wymaga SciPy'a do instalacji, natomiast myśmy go już zainstalowali, więc wszystkie zależności powinny tutaj być. Okay? I po chwili, bo on sobie teraz tego SciPy'a musi zaimportować, tak jak mówiłem, pierwszy import tej biblioteki zawsze troszeczkę trwa. Ja w tym czasie zobaczę, czy nie pominąłem żadnego pytania na czacie. Przejadę sobie od początku. Okej, tam wszyscy jest. Wykres density, no i oczywiście akurat ten density, to możemy sobie też wybrać całość i zobaczyć, jak to się rozkłada. No i można później też robić na przykład subplots, plot, to się równa true,
true i true layout to się równa 2 na 2. 2 na 2 i on dostaniemy taki ładny wykresik. O, proszę bardzo. Nie? Różne wykresy gęstości rozkładu cech. No i później można dostosowywać to, jak chcemy, żeby to wyglądało. Dobra, ja przejrzę szybciutko pytania na tryb hybrydowy, o której się godzinie zaczyna. Tutaj padło takie pytanie od Marcina. Pewnie chodziło o te spotkania, które są zwykle w soboty. Spotkania zwykle się zaczynają o 9 w sobotę i trwają do godziny 14. Chyba, że są jakieś pytania, to oczywiście jeszcze zawsze chwilę też zostaje. Dobrze, zanosi się kosmicznie. Czy jest od podstaw? Tak, jest od totalnych podstaw. Jeżeli ktoś nie miał nigdy styczności z samym Pythonem i z programowaniem, to wszystko jest wytłumaczone od podstaw, co to jest zmienna, co to jest stała, czym się jedno od drugiego różni, czy są stałe w Pythonie i tak dalej, i tak dalej. Co to jest print, do czego to jest. Dobra, kurs Blended Learning, Marcz Ciąka. O Pythonie tam prowadziliśmy dyskusję, o Python 2 już nie. Że 3.11 Python nie, on w tej chwili 3.11 jest w wersji alfa chyba drugiej, jeżeli się nie mylę, bo trzeciej, to trzeba zobaczyć, chyba drugiej. Natomiast 3.11 Python będzie wydane na początku października, około 5 października 2022 roku. 3.12 będzie za rok i tak dalej, i tak dalej. Na razie się nie zanosi na Pythona 4. 3.10 jest wersją stabilną i z tej powinniśmy korzystać. Tutaj była informacja od Piotra, że często są problemy dla TensorFlow'a i dlatego TensorFlow najlepiej działa na Pythonie 3.9. Możliwe. Jeszcze jest taka czkawka troszeczkę i pewnie będzie, bo Python dopiero w zeszłym roku przeszedł na ten doroczny tryb październikowych nowych wydań i zwykle jest tak, że jak wychodzi nowe wydanie, to przez miesiąc jest taka czkawka do czasu tego wydania pierwszego patcha. Natomiast pewnie za rok to już się troszeczkę ustabilizuje, już programiści będą wiedzieli, że wyjdzie nowa wersja, więc już wcześniej będą przygotowywali, także spokojnie. To się wszystko zmienia. Python jest bardzo, bardzo fajnie i dobrze zrobionym językiem. Licencja MIT można prosić w jednym zdaniu o rozwinięcie. Tak jak mówiłem, możecie robić z tym wszystko, ja nie ponoszę za to odpowiedzialności. Dzięki, ile dzisiaj trwa, no tak jak mówiłem, około tam godzinkę z kawałkiem będzie. Wrzuciłem wam linki, do czego wynikają błędy podczas próby instalacji bibliotek, takie jak indentation error, unexpected indent, syntax error while parsing end of file. Teraz tak, nie wiem, Czarku, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Generalnie indentation error to jest to, jakbyś próbował na przykład napisać, zobacz, ten indentation error w Pythonie ma znaczenie wcięcia. Okay? Ja teraz dostałem indentation error, unexpected indent. I generalnie to wygląda, jakbyś próbował, syntax error to jest błąd składniowy. Czyli jak ja bym na przykład zamiast name to się równa marked napisał, na przykład name no, nie minus, tylko dajmy na to cokolwiek, nie? Mark. I dostaje syntax error. Po prostu takiego elementu składu nie ma. Natomiast to, co te błędy, które ci się pojawiły, najprawdopodobniej powodują, że masz, że korzystasz albo próbujesz do instalacji bibliotek wykorzystać na przykład wersję Pythona 2. Okay? Czyli próbujesz zainstalować te biblioteki, wszystkie biblioteki Python 2 już jest dawno niewykorzystywane, ale próbujesz jakby domyślnie tam, zwróć uwagę, było polecenie pip install coś tam i teraz to się różni troszeczkę na Windowsie, trzeba wpisać pip install, a na Macu trzeba i Linuxie trzeba wpisać pip 3 install. Dobra? Taka niestety rzecz, mała rzecz i tak samo jak później będziesz odpalał Pythona, to robisz Python 3 na Macu i Linuxie, a Python na Windowsie i powinna ci się odpalić wersja. Natomiast zwróć uwagę, że na Macu standardowo standardowa wersja jest 2.17, natomiast jak odpalę 3, to dostaję tą wersję, tą drugą. Tak? I to jest ta różnica i to może powodować syntax indentation error. Dobrze, jak się na końcu poprawnie wymawia Jupyter? Pewnie Jupyter.
Co ciekawe, Anakonda jest darmowa dla organizacji zatrudniających maksymalnie 200 osób, chociaż nie wiem, czy firmy w Polsce się tym przejmują. Dobra, z Anakondą ja nie korzystam nigdy z Anakondy, prawda? Nie lubię generalnie, bo Anakonda zmienia jeszcze niektóre ustawienia w Pythonie i to jest trochę upierdliwe, a mianowicie, że nie każdy kod może działać. O. Widzieliście, że zainstalowanie wszystkich bibliotek i po prostu rozpoczęcie samej pracy to jest tak naprawdę jedno polecenie. Więc po co mi Anakonda, która będzie zajmowała mi 5 GB na moim komputerze, jak ja mogę wpisać, po prostu zainstalować sobie Pythona, który ma 15 mega i zainstalować te biblioteki w jednym poleceniu, więc Anakonda nie jest mi w ogóle do niczego potrzebna, a już w ogóle bawienie się w licencję Anakondy i zastanawianie się, czy jeszcze się łapie na open source i tą darmową wersję, czy nie, zupełnie nie rozumiem po co. Natomiast fajną rzeczą w Anakondzie jest to, że jak się tam kliknie ikonkę Anakondy, to się pojawia coś takiego, klikasz sobie tutaj Jupyter Launch i on ci uruchamia to po prostu środowisko, tak? Zamiast wpisywać tego w konsoli. I tyle. Dobra, jakie są komercyjne zastosowania ma Jupyter, do czego jest stosowany? Generalnie Jupyter jest edytorem kodu. Okay? Czy po prostu sobie w nim piszecie wasz kod, I tyle. To jest środowisko IDE. Jest tutaj możliwość współpracy czy wyświetlanie różnych plików i tak dalej, tego, czego oczekiwalibyście od środowiska. Jest możliwość instalacji pluginów, na przykład pluginów dotyczących Gita i jakichś innych rzeczy. Natomiast ja podczas szkolenia korzystam z Jupytera notebooka, bo jeszcze Jupyter Lab, jak nagrywałem ten kurs, on jeszcze nie był taki super stabilny, teraz już jest jak najbardziej ok, więc wszystkie webinary już robię na Jupyter Labie, bo jest nowocześniejszy, jest rozwijany, tamten już troszeczkę, że tak powiem, mniej jest tego. Natomiast tak naprawdę ja korzystam na co dzień z czegoś, co się nazywa PyCharm. I po uruchomieniu PyCharma, zobaczcie, jakie to będzie bajecznie proste, jak ja sobie uruchomię PyCharma i wezmę repozytorium z dzisiejszego webinaru, tutaj klikam sobie, skopiuję, robię get from VCS, wklejam, on mi powie pewnie, że już to sklonowałem, tak jest, że już to mam, więc mogę po prostu odpalić. To jest get from VCS, to jest takie klonowanie, on za nas będzie to klonował, wszystkie rzeczy robił, natomiast ja już to zrobiłem wcześniej tu w konsoli, więc wystarczy, że zrobię tutaj funkcję open, wybiorę sobie to nasze środowisko z dzisiaj, robimy sobie open i uruchamia mi całe środowisko, gdzie mogę. Tutaj mam listę plików, włączmy tylko tryb takiej prezentacji, on ma trochę większe czcionki, presentation mode, dobra, ma trochę większe czcionki, też jest konsola z boku, mogę sobie wpisywać dokładnie te same rzeczy, czyli na przykład import pandas, aspd, okej, zrobił mi pandasa, no i tam sobie robimy, ja ściągnę sobie ten kod, który myśmy tutaj pisali, na przykład to coś, i teraz mogę zobaczyć sobie DF, wyświetla mi takie same dane, tak? Czy to jest w prawnej konsoli, czy to jest na stronie internetowej i tak samo mogę robić wykresy, czyli na przykład DF plot i robimy sobie kind równa się line i na przykład zrobimy sobie albo ten density, bo on był ładny, density layout to się równa, layout to jest 2x2 i subplot to się równa 3. Enter. I teraz tak, jedna malutka rzecz, którą się różni PyCharm od tego Jupytera, że Jupyter wyświetla od razu wykres. Natomiast PyCharm tego nie robi, tylko daje ci możliwość, jeżeli chcesz, żeby sobie jeszcze go troszeczkę może nałożyć kolejny wykres, kolejne jakieś rzeczy. On tutaj tego nie daje, dobra? Tu, żeby wyświetlić wykres, trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, to zwykle się robi na samym początku, czyli import matplotlib pyplot as plt i później po zrobieniu wykresu tylko plt show i on robi to samo, zobaczcie, to jest dokładnie to samo, tylko czyli następnym razem, jak już będę chciał robić, bo importa się robi tylko na samej górze pliku, wystarczy, że zrobię sobie na przykład df, wybiorę sobie sepal length, sepal len, g, tychy
i zrobię sobie plot line, find line i zrobię sobie plt show, boom, i mam kolejny wykres, tak? Już tylko to jedno polecenie. I tym się to jest jedyna w sumie taka większa różnica, która jest. Natomiast ciekawych rzeczy to jest to, że możemy sobie powiększać te obrazki, możemy sobie eksportować do plików PNG, możemy sobie to przeglądać, zobaczyć sobie różnice, szczególnie jak mamy dwa jakieś wykresy. To się bardzo, bardzo fajnie przydaje i w sumie ja przesiadłem się całkowicie na PyCharma. Okay? Z PyCharma korzystam jak programuję i z PyCharma korzystam teraz jak robię również analizę danych, dlatego głównie, że PyCharm bardzo fajnie podpowiada składnie, ma pełno dokumentacji i ma pełno takich rzeczy, które się mega przydają w programowaniu. Obsługę Gita, taką bardzo prostą też, prawym klawiszem tutaj jest Git, commit, push, wysłanie na serwer czy jakieś inne rzeczy. I mają też możliwość, zobaczcie, edycji i wyświetlania nawet wykresów z Jupitera. Dobra? Czyli ja mogę sobie, zobaczcie, to jest wszystko, co zrobiłem tutaj w Jupiterze, to mam teraz tutaj w PyCharmie. Tabelki, te same dane, mam te same wykresy, dokładnie identycznie i on pracuje na plikach, zobaczcie, notebookowych. Także to jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli ktoś by chciał więcej się dowiedzieć na ten temat, kiedyś nagrałem taki dwugodzinny webinar dotyczący alternatyw dla Jupitera. Generalnie ja nie jestem fanem Jupitera, natomiast z Jupitera musimy korzystać ze względu na to, że on jest najpopularniejszy w środowisku. Natomiast warto też znać inne elementy, które są. Dobrze, ja zobaczę, co tutaj jeszcze jest. Czy format projektu Jupiter Lab i Notebook w 100% jest zgodny z notebookami? Tak, jak najbardziej. Jupiter Lab, zresztą i PyCharm, ten, który edytuje Jupitery, jest jak najbardziej zgodny, jest te same pliki można otwierać, te same pliki można edytować, tak samo będzie to wyglądało. Bez znaczenia, czy robimy to w Jupiter Notebooku, Jupiter Labie, czy w PyCharmie. Okay. Nie ma to żadnego znaczenia. Tak, można je również zapisać jako, te pliki też można zapisać jako tutaj, jako Pythonowe file i można ściągnąć sobie, albo można też wyeksportować i tutaj jest na przykład jako Markdown, jako Restructure Text, ale też jako skrypt. Można sobie ściągnąć to jako po prostu Pythonowy skrypt. Taki zwykły PY. To jest fajna rzecz. Ja bardzo często jeszcze korzystam, jak po prostu robię w PyCharmie, to zobaczycie mnie na różnego rodzaju szkoleniach, na przykład jakieś tam tmp.py. Tak, prowadzę szkolenie, to na bieżąco coś demonstruję tutaj w konsoli i później bardzo często robię, teraz tak, muszę pokazać ikonki, Sugar Icons jest, i włączyć project can be added. To tak dziwnie wygląda, use scientific mode. To tak dziwnie wygląda ze względu na to, że jest ten włączony ten tryb prezentacji, te wszystkie teksty są takimi kulfonami. Natomiast generalnie, jak robię notatki sobie, zobaczcie, tu mam taki coś i mogę zrobić na przykład, nie wiem, name, to się równa mat i zrobić sobie print name. Robię to. I on mi tutaj wykonuje ten kod i się wyświetla. Nie? I mogę sobie zrobić też MD i on tutaj robi hello. I on to później wyeksportuje do Markdowna. Nie? To jest bardzo też fajna sprawa, bo mogę pisać zarówno kod, zarówno kod Pythona, jak i Markdowna, czyli tworzyć po prostu zwykłym skrypcie takim Pythonowym bez konieczności korzystania z Jupiterów, jeżeli ktoś nie chce z tego robić. Podstawy tego Jupitera są całkiem łatwe, tak jak najbardziej. W kursie jest około jednogodzinowe wprowadzenie do tego, łącznie z demonstracją składni LaTeX-a. To też bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś robi, tylko trzeba zmienić tutaj tryb na Markdown i możemy zrobić sobie na przykład coś takiego integral do infinity, i od zera do infinity x po dx.
coś takiego. O, jeszcze brakuje mi dwóch w cudzysłowie na końcu i on mi ładnie całeczkę zrobi. Jak to mawiał mój kolega na Polibudzie, nie ma dnia bez całeczki. I też można sobie coś takiego zrobić, tak? I dowolne wyrażenia tutaj latachowe działają, fajnie się odsadzają i fajnie się wyświetlają. Pandas robi takie wykresy, myślałem, że Matplotlib albo Seaborn. Piotrze, tak Pandas, natomiast Pandas, żeby wyświetlić te wykresy, pod spodem używa Matplotliba, dobra? Czyli Pandas ma taką generalną funkcję plot. Bardzo polecam zajrzenie do jej dokumentacji. Ja tak swoją drogą, bardzo fajny motyw, czyli można zrobić plot, znak zapytania i on wyświetla ci dokumentację tutaj. I tutaj jest wszystko napisane, jakie na przykład te wykresy obsługuje. W tym robi się to dfplot i robi się taki Ctrl-J i on ci tutaj pokazuje tą dokumentację, co to jest, do czego to służy i jak wyglądają metody, które można na tym zrobić. I tutaj się wyświetlają wszystkie parametry, które to obsługują, ten layout, legendy, bo tutaj jeszcze jest mnóstwo innych takich parametrów. Dużo doszło niedawno, dobra, już nawet po nakręceniu kursu. Natomiast zawsze jak są te spotkania takie warsztatowe w soboty, to ja mówię o tych wszystkich nowych rzeczach, które doszły. Ja to na bieżąco wszystko śledzę, także to jest bardzo fajna rzecz. Przy okazji, jak już jesteśmy na temacie śledzenia, Pandas Dev, Pandas, jeżeli sobie zobaczycie repozytorium Pandasa, to można tutaj u góry, jest coś takiego jak watch, powiększymy trochę czcionkę, u góry jest coś takiego jak watch i można zrobić tutaj custom i releases. Jak zrobicie, oczywiście trzeba sobie najpierw założyć konto na GitHubie, a to konto to Wam się przyda ten. Zobaczcie, 4 dni temu wyszła, powiedziałem 3 czy tam 2-3 dni temu, a 4 jednak, wyszła wersja 1.4.0 Pandasa. I teraz jak zrobicie apply, to za każdym razem, kiedy wyjdzie nowa wersja Pandasa, dostaniecie maila z informacją, co się zmieniło. Bardzo, a raczej z informacją z tych release notes'ów, nie? To jest takie coś i tu jest taki link what's new, można sobie kliknąć i tutaj jest opis wszystkich zmian, które wyszły w Pandasie 1.4. To jest bardzo fajne, żeby śledzić, bo poznanie tych bibliotek, tam jest kilka tysięcy metod, które można zrobić w tych bibliotekach, w NumPy'u, w Pandasie, Matplotlibie i tak dalej. Natomiast jak się śledzi to, co się zmienia, to troszeczkę na bieżąco, to później nie jest taki wielki szok. Dobrze, Pandas, tu skończyliśmy. A co to za, co on zastał? Można pokazać dane wejściowe. Chodzi o, Tomku, pewnie chodzi ci o to coś, tego Iris CSV. To jest taki zbiór danych, które wykorzystuję gdzieś tam w tym swoim kursie. To są zwykłe irysy. Już ci pokazuję, tylko teraz tak, bo Chrome mi to odpala, open show in finder. Dobra, i te irysy wyglądają w taki sposób, dobra? To jest plik CSV, to już jest taka wyrenderowana wersja. No to generalnie to jest plik CSV, który wygląda w taki sposób. Nic, one są, tam są dane, są przecinkami rozdzielone. Wget, skopiujemy sobie adres tego. CD, no, tu jestem, wget. To i możemy zobaczyć Iris CSV. Wygląda to w taki sposób, ten plik. I też fajna rzecz, która jest w PyCharmie, to przy okazji mogę Wam też pokazać, może ktoś będzie chciał z tego skorzystać, to jest możliwość zobaczenia plików CSV. On koloruje wtedy kolumnę, to się bardzo przydaje. Ale też jest Table Editor i on od razu pokazuje, tu można zrobić Adjust Column Width i on pokazuje też wszystkie dane w formie takiej tabelarycznej, nie? I tu można header fixed i zrobić i możemy sobie zobaczyć. Także bardzo, bardzo przydatne, bardzo, bardzo fajna taka szybka opcja, która na szybko pozwoli nam zobaczyć, podglądnąć dane. Nie mówię, że w tym PyCharmie jeszcze jest bardzo duża opcja takich debuggingowych, zobaczenia tego data frame'a, tu można sobie wyświetlić, jest takie okularki, zobaczyć sobie zmienne, widzimy, że ta zmienna DF to jest data frame 151 rekordów 5 kolumn, możemy zobaczyć to jako data frame i zobaczyć, jak to wygląda w takiej formie tabelarycznej, ten data frame.
jak się człowiek do tego przyzwyczai, im bardziej czerwone, tym większe wartości, im bardziej niebieskie, tym mniejsze wartości w danej kolumnie, tak? Widzimy, że to są dość duże w kolumnie petal length. Już patrząc na same dane, będziemy widzieli, jak one mniej więcej są, do czego służą. Także ja bardzo lubię i bardzo mocno korzystam z Pandasa, szczególnie jeszcze opcje debuggingowe. W sumie to nie korzystam z Jupitera prawie w ogóle. Oczywiście kurs jest zrobiony w Jupiterze, no bo to jest standard na środowisku, natomiast jakbyście mnie pytali praktycznie, to zdecydowanie wolę Python. Dobra, Google Colab nie lepszy niż Jupiterek? Nie wiem, ja nie jestem za tym, żeby swoje dane udostępniać Google'owi. Tak w ogóle, to tak żadnej dużej firmie, która na tym zarabia, więc nie bardzo. Natomiast nawet nie o to chodzi. Ja nie mam żadnych problemów z Jupiterem, czy z PyCharmem, czy z jakimiś innymi rzeczami, nie potrzebuję robić kolaba. Natomiast kolab się fajnie przy współdzieleniu przydaje. Natomiast z kolaba ja osobiście nie korzystam. Root też jest bardzo ok, nie znam, root wiem co to jest, natomiast nie wiem, nie korzystam. Colab nie jest lokalny, poważna firma nie wpuści danych na zewnątrz, na bank, na przykład bank. No tutaj Piotr ujął to bardzo, jak najbardziej słusznie. Jeżeli chodzi o tworzenie wirtualnych środowisk Pythona, najlepiej używać Source czy Conda, czy innego narzędzia. Teraz tak, to co widzieliście przez chwilę, ja to zrobiłem tam w momencie, kiedy miałem problemy z tym. Generalnie zrobiłem coś takiego. Najpierw trzeba zobaczyć, czy jestem w danym katalogu. Python 3-mvn. Od Pythona 3.2 albo 3.3 moduł vnf jest wbudowany. W środowisku Pythonowym są dwa moduły. Jeden się nazywa vnf, drugi się nazywa virtualenv. Generalnie robi je ten sam człowiek, tylko jeden moduł jest taki, który trzeba doinstalować, a drugi jest taki już wbudowany. Ten vnf jest wbudowany. Tamten drugi ma trochę więcej funkcjonalności, z których ja nigdy nie korzystałem, więc korzystam z tego wbudowanego. Co robi wirtualne środowisko, czy ten vnf? Vnf, jeżeli prowadzicie, na przykład jak ja prowadzę różne szkolenia na co dzień, okay? Mam na przykład szkolenie z analizy danych, mam szkolenie, teraz będę miał z baz danych i z systemów ORM, mapowania relacyjnego, czasami mam szkolenia na przykład z FastAPI-a, czy z Django, czy z jakichś innych. Każdy z tych szkoleń ma inny zestaw bibliotek, które muszę zainstalować na swoim komputerze. I żeby one ze sobą nie kolidowały i nie wchodziły sobie w grę, jak na przykład zainstaluję, dajmy na to, Pandasa w nowszej wersji, to nie zepsuję sobie starego projektu, albo jak usunę jakąś bibliotekę, to żeby mi się inne projekty nie rozwaliły. Dlatego za każdym razem korzystam z czegoś, co się nazywa vnf. To się tworzy bardzo prosto. Wystarczy zrobić python-mvn, czyli chcę użyć moduł vnf z biblioteki Python i nazwać mu jakoś katalog, na przykład mój katalog i tyle. Najczęściej jak już coś takiego tworzymy, to nazwiemy sobie to vnf, na przykład py3.10, tak? Bo wtedy będę miał informację, że chcę stworzyć sobie z Pythona 3.10, o to tak to już super w ogóle jest, chcę sobie stworzyć wirtualne środowisko w katalogu vnf. Zobaczcie, teraz mam taki katalog, się nazywa vnf. I żeby go aktywować, trzeba zrobić source vnf py3.10 bin activate. Już teraz mam. Teraz jak będę instalował jakieś biblioteki, to tylko w tym projekcie. I póki mam go aktywowanego. Jak chcę go deaktywować, to piszę deactivate. I już nie korzystam z vnf. Dobra, jakbym kliknął Enter. To, z jakiego vnf korzystam, to jest tutaj. Fajną rzeczą w PyCharmie, to jest kolejna fajna rzecz, którą on robi, a mianowicie za każdym razem, kiedy tworzycie nowy projekt, on tworzy wam nowego virtualenv sam automatycznie, żeby odizolować go od całej reszty bibliotek. Czyli też jak coś skopiecie w projekcie, to nie wpłynie to na pozostałe inne projekty, tak? Albo jak coś zaktualizujecie nieopatrznie za szybko, na przykład wyjdzie nowa wersja, to też jest bardzo fajna rzecz. Sami widzieliście, że robi się to banalnie łatwo, no i później trzeba to zrobić, tam pip install pandas na przykład. Działa to też na Windowsie, tylko na Windowsie się to troszeczkę inaczej uruchamia, aktywuje. Czyli tworzy się tak samo, natomiast żeby to zaaktywować, trzeba wpisać, w zależności od tego, czy macie Gitbasha, CMD, czy PowerShella, to trzeba wpisać nazwę tego, nie to,
VNF 3.10, tego Python Py 3.10, to co sobie stworzyliśmy, a następnie scripts. Zwróćcie uwagę, że na Windowsie są te backslashy w drugą stronę i activate, but jak macie cmd, ps jak macie powershella lub sh jak macie gitbasha. No, cała reszta. Po prostu troszeczkę inaczej się to robi. Ja nie wiem w sumie, dlaczego tak to robi. Napisałem kiedyś do tego gościa, który to robi, mówię, że dużo by to ułatwiło, gdyby to było zawsze w tym samym miejscu, tak samo aktywowane i tak dalej. Natomiast, no, nie będę, przerodziło się to trochę w taki mały framework. Dobra. Jeżeli chodzi o tworzenie wirtualnych środowisk, co lepiej używać, Source'a, czy tego VirtualEnva, Conda, czy innego narzędzia? Ja nie korzystam z Anacondy, więc nie mam Condy, więc nie tworzę środowisk w Condzie, więc zawsze korzystam z VNVa. Okay? Taka jest moja odpowiedź. Wirtualne środowiska tworzy się przy użyciu wiersza poleceń? Tak i nie. Generalnie to, co Wam pokazałem, czyli te dwa polecenia, tak? Natomiast PyCharm robi to za Was, więc nie. Ja nie pamiętam, kiedy musiałem ręcznie stworzyć VNVa. Okay? Zawsze sobie wchodzę na GitHuba, klikam create repozytorium, dostaję repozytorium, otwieram PyCharma, wpisuję get from VCS, sam mi tworzy VNVa wszystko, w ogóle się tym nie przejmuję. A co Anaconda Visual Studio? Dobra, generalnie nie lubię Microsoftu i wszystkiego, co jest z tym związane, i z Visual Studio na czele. To jest moja prywatna opinia. Poza czcionką Verdanu i Flight Simulatorem. To są dwie naprawdę super rzeczy od Microsoftu, w sumie jedyne, które uznaję. Natomiast generalnie Visual Studio Code to jest taki troszeczkę rozbudowany Windowsowy Notepad, okay? O kolorki, składnie i tak dalej. Teraz, jeżeli korzystam z Jupytera lub JupyterLaba, to dlatego, że coś mnie do tego zmusiło. Na przykład dlatego, że wszyscy w środowisku data science'owym z tego korzystają, więc ja też. Natomiast kiedy, więc jak prowadzę szkolenia, to też z tego korzystam, dlatego że wy macie się nauczyć, jak to się robi w środowisku. Okay? Jak pójdziecie do jakiejś pracy, to dadzą wam Jupytera i mówię, powiedzą, pracujcie. Więc musicie się nauczyć Jupytera. Moje preferencje nie mają z tym nic wspólnego. Natomiast jak ja programuję, to korzystam z PyCharma i poza PyCharma nie wychodzę. Więc Visual Studio Code dla mnie nie ma znaczenia. Visual Studio Code przegrywa opcjami debuggingowymi, refactoringowymi i mnóstwem jeszcze innych, bardziej zaawansowanych rzeczy. Okay? Dla mnie on jest na poziomie takiego edytora, tego notepada z Windowsa, plus kolorowanie składni i tam jakieś kilka jeszcze pomniejszych rzeczy. Dla mnie tym pierwszym wyznacznikiem, który zawsze pytam się, natomiast zajrzyjcie sobie do tego webinaru, o którym wam wrzuciłem, bo tam jest to lepiej wytłumaczone. Generalnie zawsze pytam się, czy można zmienić nazwę zmiennej. Ktoś mi mówi, no jest plugin, a ja mówię, w moim projekcie jest 10 tysięcy plików. Czy jak zmienię nazwę zmiennej albo nazwę klasy, czy on mi wyśledzi wszystkie użycia tej klasy w całym projekcie? Odpowiedź jest, Jupyter w ogóle nie ma możliwości nazwy zmiennej, to już w ogóle zapomnijcie. To Jupyter to jest takie prościutka rzecz, nie? Tutaj nie ma możliwości tam prawym klawiszem, nie wiem, zmień nazwy zmiennej, czy coś takiego. Zrobiłeś zmienną name i koniec, musi zostać. Chyba, że sobie ręcznie to zrobisz i ręcznie sobie poszukasz, gdzie jeszcze wśród tego miliona linii jeszcze wykorzystałeś tą zmianę. Visual Studio Code lepiej, bo obsługuje zmianę nazwy pliku, ale zmianę nazwy zmiennej, ale tylko w jednym pliku. Natomiast ja tworzę system operacyjny dla baz księżycowych, który ma 10 tysięcy plików i po prostu Visual Studio Code nie. Dobrze. Jaka jest przewaga korzystania z Jupytera nad PyCharmem? Generalnie z Jupytera korzystają wszyscy w środowisku data science'owo-machine learningowym. PyCharm nie bardzo w tym środowisku istnieje, bo dopiero zaczynają dodawać te funkcjonalności, więc prawdę mówiąc, on niczemu nie ustępuje, natomiast po prostu ludzie z tego nie korzystają. Dlatego podczas szkolenia mówimy sobie o Jupyterze, czyli z tego, co jest wykorzystywane. Dobrze, prosty przypadek. Backend pod SQLite nie jest to część Pythona, ale trzeba środowiskiem zarządzać. Import SQLite, bla, bla, bla. Potrafił te ścieżki binarek odseparować pod Linuxem, zabawa.
nie rozumiem trochę pytania Adama. Natomiast generalnie SQLite standardowo jest zainstalowane za każdym razem, jak jest Python. Uwaga, bo w Anacondzie jest jakiś problem w ogóle z tym SQLite'em, bo to wielokrotnie trafiłem. Także standardowo jest, natomiast standardowo jest. Okej, okay, moje pytanie jest wyżej nieaktualne w takim razie. Okej, okay, Piotrek napisał, że jest nieaktualne. Często używa się zaawansowanej matematyki w data science, data analysis. Bardziej statystyki, dobra, i takich różnych statystycznych rzeczy, jak skośność, co to jest, do czego to służy, jak kurtoza, jak średnia krocząca, czy jakieś takie grupowania jakichś elementów i tak dalej. Przy algebrze relacji, no to robią to za nas biblioteki. Tak? Przy układaniu modeli statystycznych trzeba wiedzieć różne rzeczy dotyczące tych modeli i wtedy tak, ale to bardziej statystyki niż matematyki, dobra? Czyli niekoniecznie jakieś całki, jakieś tam inne rzeczy, chociaż to wszystko zależy, co robicie, do czego to wykorzystujecie. Nie? Ja na przykład bardzo dużo wykorzystuję do analizy danych z sensorów środowiskowych. Mam przygotowane takie środowisko, pokażę wam screenshoty, bo teraz to tam danych ciekawych nie ma na tym systemie. Google Drive, strona My Drive, astronaut, astronaut.center. Project Habitat OS. Dobra, i teraz pokażę wam zdjęcia takie z systemu, który stworzyłem. I to wygląda mniej więcej tak. To są zdjęcia z września, 25 września, bo tam wtedy mieliśmy akurat taką symulację, mieliśmy ludzi w tym całym naszym habitacie i tak to mniej więcej wygląda na bieżąco, analizujemy te dane, na bieżąco wyświetlamy wyniki, jak to mniej więcej wygląda rozkład na przykład CO2 czy stężenia różnego rodzaju gazów w poszczególnych pomieszczeniach, nie wiem, wilgotności, temperatury. Teraz pracuję nad taką trójwymiarową wizualizacją tych danych, no to do obróbki niektórych rzeczy wymagane jest. Zresztą jakby kogoś to interesowało, to też jeden z webinarów, nazywa się Habitat OS Smart Building, dwugodzinny webinar, gdzie o tym wszystkim opowiadam. I generalnie do tych wszystkich rzeczy tam się używa niektórych takich bardziej zaawansowanych rzeczy. Analizy szeregów czasowych czy jakichś tam innych rzeczy, żeby przewidzieć na przykład zapotrzebowanie na dajmy na to, że widzimy, że trend temperaturowy jest rosnący i staramy się sterować urządzeniami klimatyzacyjnymi do tego, żeby sterowały kontrolą środowiskową w habitacie. I tak rzeczywiście wtedy się używa troszeczkę bardziej zaawansowanych elementów, ale tak standardowo to raczej statystyka. Dobra, Python wystarczy Community Edition, czy potrzebna jest pełna wersja? Ja zawsze zachęcam do Community Edition, w zupełności do wszystkiego wystarcza. Ja generalnie, jak jest open source'owe coś, to preferuję. Także Sławku, odpowiedź na twoje pytanie. Community Edition w zupełności powinna wyglądać. Czasami wyświetlanie tych wykresów, chyba te wyświetlanie wykresów, to co się tam pojawiało tutaj, to ten pasek, to on chyba, czy edycja, o właśnie, Jupiterowych notebooków w PyCharmie, ona jest w wersji professional. No ale jeżeli nie potrzebujesz Jupiterowych notebooków, tylko tworzysz skrypty Pythona w zupełności, ten darmowy wystarczy. Ile osób tutaj nigdy nie programowało? Oprócz mnie zastanawiam się, czy nie powinno być kursu w edycji dla totalnie zielonych, bez mieszania doświadczonych z zielonymi. Generalnie, Olku, ten kurs jest od podstaw, totalnych podstaw w ogóle. Natomiast tak jak wam pokazywałem na samym początku, on szybko nabiera tempa. Dobra? To znaczy, pierwsze zajęcia to jest składnia, Hello World, New Line, jakieś tam, co to jest New Line, co to jest, nie wiem, komentarz, integer, float, boolean. To jest pierwszy dzień, dobra? Później sekwencje. Drugi dzień to są sekwencje. Mapy, czyli listy, tuple, sety i tak dalej. Trzeciego dnia mamy ify i instrukcje sterujące. Exceptiony, pętle, while, for, pętle zagnieżdżone, pętle dict comprehensiony, list comprehensiony,
pliki, funkcje, programowanie obiektowe. Generalnie to jest temat, który tak jak prowadzę normalne szkolenia, zajmuje mi około 5 dni. Później są strefy czasowe i zarządzanie w ogóle tematem związanym z czasem, pliki CSV i różne problemy, które wynikają ze standardu i konwertowania danych, bo nie wszystkie, że tak powiem, są. JSONy, wyrażenia regularne, bazy danych, no i później NumPy i Pandas. I generalnie jest to bardzo, bardzo delikatne i od podstaw, natomiast szybko przerasta. To taka od razu informacja. Ja się uczę od podstaw, ale nie programowałem i mało z tego kumam. Spokojnie, tak jak mówię, jest, no, z tego co pamiętam, jest chyba 48 godzin materiałów wideo, które nagrałem, a cały czas dokładam, plus mamy jeszcze 6 godzin, 5 razy po 6 godzin, czyli jeszcze 30 godzin dodatkowo do samego kursu. Natomiast bardzo często ja też jeszcze organizuję jakieś takie ekstra rzeczy, żebyście, bo zależy mi na tym, słuchajcie, żebyście się nauczyli, a nie tylko żebyście skończyli kurs, dobra, to są dwie różne rzeczy. Zobaczcie, ile ja rzeczy daję za darmo, tak? Materiały, zadania, webinary, wszystkie materiały, które robię, wszystko jest zawsze za darmo. Wypłacicie jakby za to, żeby móc skorzystać z tego i mieć to w przygotowanej formie. I żeby móc zadawać pytania, więc korzystajcie z tego jak najbardziej. Dla mnie jedyny plus Visual Studio Code to wsparcie dla różnych języków, na przykład gdy równocześnie robi się backend w Pythonie i frontend w Reakcie lub Dockerfile'u, no i łatwo dodać nowy język. Tak, PyCharm to świetny, jest świetny do Pythona. PyCharm do Pythona, natomiast zwróć uwagę, że PyCharm Professional ma od razu wbudowane WebStorma, czyli środowisko do IDE, ma DataSpella, czyli środowisko do Data Science i kilka jeszcze innych rzeczy i dodawanie nowych języków to też nie jest problem, natomiast to trochę nie jest na dzisiaj temat. Olek, na podstawie kursu MATO będziesz miał jeszcze to jeszcze raz, tylko dziś tak wyglądało tajemniczo, szkolenie MATO bardzo polecam. O, dziękuję bardzo Agnieszko, bardzo mi miło. Czyli nie ma różnicy pomiędzy wirtualem Envem i VMwem. Generalnie jest, natomiast jedno jest jako dodatkowy moduł wirtual Env, a VMw jest wbudowany. Robi go ten sam gościu, Bernard Gabor, Węgier. Natomiast jeszcze jest coś takiego jak PipEnv. PipEnv to jest zupełnie coś innego. PyEnv też jest zupełnie coś innego, czy się ich używa. Był taki moment, kiedy wydawało się, że ten PipEnv zyska bardzo dużo popularność, natomiast chyba teraz spadło. Po prostu generalnie sam Pip dostał dużo miłości, że tak powiem, od deweloperów i stał się fajnym narzędziem. Zamiast Anacondy można chyba wybrać Minikondę. W Dockerfile'ach to nie wiedziałem, pewnie jest lżejszy i bez bajerów. Dobra, wczoraj dostałem maila odnośnie Dockera, że wszystkie firmy, które mają powyżej 250 programistów i które mają powyżej chyba tam 100 czy milionów czy 200 milionów dochodu, muszą korzystać z płatnego Dockerfile'a, z Dockera, tego desktop, Docker desktop, z komercyjnej wersji. Ja korzystam z Dockera, lubię Dockera, ale bardziej do tematów związanych z web aplikacjami, mikroserwisami i innymi, że tak powiem, DevOpsowymi klimatami. W samym Pythonie raczej rzadko. Trochę zbyt dużo ekstra rzeczy, które trzeba zrobić, żeby to zadziałało. I najgorsze jest to, że później musisz odpalić Docker desktopa, to ten, później sobie zaciągnąć tą. Fajnie jest mieć odizolowane takie środowiska, ja to lubię i jak odpalam testy, jakbyście zobaczyli, to wszystkie testy do moich materiałów zawsze są odpalane w dockerowych kontenerach. Natomiast generalnie na swoim desktopie nie, mam zainstalowanego Pythona, VMw mi w zupełności wystarcza. Koledzy z Data Science korzystają z Visual Studio. Znam. Teraz tak, tu jest jedna bardzo ważna rzecz. Visual Studio, a Visual Studio Code to są dwa różne środowiska. Visual Studio to jest do C-Sharpa, takie duże, bardzo, bardzo duży kombajn, a VS Code jest do taki lekki edytorek, coś jak Atom. To jakby ktoś chciał, to jeszcze jest Atom i jeszcze jest taki Spider, się nazywa też takie środowisko. Natomiast tam był taki webinar, na którym to wszystko wyjaśniałem. IntelliJ, czyli właściwie prawie PyCharma. Generalnie, czym się różni IntelliJ od PyCharma? Firma JetBrains produkuje edytor kodu. I teraz, jeżeli ten edytor kodu jest do Javy,
to jest to IntelliJ. Jeżeli do Pythona, to jest PyCharm. Czyli generalnie one mają wspólny core, jądro, natomiast później każdy z języków jest dodatkowym pluginem. On jest troszeczkę bardziej osadzony. Natomiast na przykład w IntelliJ można zainstalować plugin do PyCharma i mieć oba na raz. To jest to, co gdzieś tam rozmawialiśmy. Czyli właściwie prawie PyCharma, Visual Studio Code, Visual Studio może dlatego, że firma używa Microsofta, Azure'a, pipeline'ów i tak dalej. No, te Microsoftowych niestety nie za bardzo przepadam. Widzę, że Sakes jest partnerem. Dlaczego ja nie przepadam za Microsoftem? Dlatego, że jak studiowałem na informatyce, to Microsoft był partnerem moich studiów i wszystko trzeba było robić w technologiach Microsoftowych. A ja wtedy byłem Linuxiarzem i po prostu wzbudziło to we mnie bardzo dużą, odwrotnie to, co chcieli. Oni chcieli sobie wykształcić programistów C Sharpa, żeby wyszli na rynek jako C Sharpowcy, natomiast we mnie to wzbudziło wręcz odwrotne. Widzę, że Sakes jest partnerem podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej. Miałeś okazję zastanowić się może z programem, co o nich sądzisz? Nie miałem. Norbert Ryciak chyba jest bardzo fajny człowiek, polecam go. On jest chyba jednym z takich osób zamieszanych. Ja wiem, że on jest szefem bootcampu, a chyba też przy okazji gdzieś jest zamieszany w tych rzeczach, więc można go podpytać. Bardzo często robi też webinary w ramach Sagesa. Może Karolina będzie coś więcej wiedziała, albo na stronie będzie. Natomiast generalnie Norbert stworzył taki program, się nazywa Bootcamp. Bootcamp to seria 15 weekendowych zjazdów, że tak powiem, od zera do machine learningu, czyli jest 5 z Pythona, to te najczęściej są ze mną, później jest 3 ze statystyki i 6 z machine learningu i tam później jeszcze jest jeszcze coś. I generalnie bardzo mi się ten program podoba, także podejrzewam, że jeżeli są na studiach podyplomowych na Politechnice coś i tam jest zamieszany Norbert, to jest to fajne i wysokiej jakości. Tak, bo ja bardzo Norberta lubię i generalnie cenię, bo naprawdę fajnie robi. Zakładając, że zaczynamy od początku, w którą stronę pójść, co jest bardziej rozwojowe dla Ciebie? Machine learning, czy data science, czy coś innego? Generalnie, słuchajcie, ja w swoich zastosowaniach więcej używam rozwiązań data science'owych niż machine learningowych, jeżeli można to tak powiedzieć, bo bardzo często są trudno rozdzielalne te elementy. Co to znaczy? To znaczy, że sami widzieliście przed chwilą, ja programuję ten system do zarządzania inteligentnym habitatem, bazą księżycową. Tak? I tam mam do czynienia z bardzo wieloma elementami dotyczącymi sterowaniami urządzeń na podstawie czynników środowiskowych, ludzkich zachowań, na przykład generowaniem, nie wiem, planu dnia na podstawie pewnych zachowań. I teraz generalnie ta granica między machine learningiem a data science się troszeczkę zaciera, jeżeli w ogóle można mówić jakby o tym, natomiast wiem, że to są dwie zupełnie inne rzeczy. Natomiast generalnie pewnie więcej rzeczy dotyczy samej analizy danych, natomiast po co ci ta analiza? Jeżeli chcesz mieć na końcu cyfrę albo jakiś raporcik ładny, no to same data science'owe. Natomiast jeżeli chcesz to wykorzystać do sterowania urządzeniami, żeby one same umiały dostosowywać na przykład pomiary temperatury albo dotyczące aktywności użytkowników czy naszych astronautów w symulacji, to tam się wykorzystuje pewne machine learningowe rzeczy, więc to tak się bardzo mocno przenika jedno z drugim. Dobra? Do analizy szeregów czasowych wykorzystywało się takie modele jak na przykład Arima czy coś takiego. Od niedawna się stosuje na przykład głębokie sieci neuronowe, więc kiedyś to był temat data science, teraz już to temat machine learning, więc ta granica się gdzieś tutaj zaciera. Dobra, a cena? To w sprawie ceny to z Karoliną. Karolina jest tutaj mistrzynią tego wszystkiego. Czy masz stronę na Sagesie? Ceny masz na stronie na Sagesie, tak, zgadza się. O właśnie, Karolina tam rzuciła linki, dziękuję bardzo. Zakładamy, że dajesz tyle za darmo, bo chcesz mieć wielu nowych, świetnych kolegów i koleżanek też. Okej, może być. Natomiast generalnie ja zawsze wierzyłem w open source. To też ten powód,
Teraz Microsoft się zmienił. Natomiast kiedyś Microsoft zupełnie inną politykę miał. Ja wierzyłem zawsze w open source, zawsze stałem po stronie open source'u. Ja nauczyłem się na open source'ie i dlatego wszystkie moje materiały daję na open source'ie. Natomiast co jest ciekawe, ludzie chcą mieć to bardzo ładnie wytłumaczone i tak dalej, dlatego chętnie przychodzą. Także materiały macie, wszystko jest, ja wszystko robię, staram się, żeby było publicznie widoczne, możecie z tego korzystać darmo, natomiast jeżeli chcecie takiej eksperckiej jakby pomocy i pomocy w waszych use case'ach, dobra? To jest też fajna rzecz, bo jak się spotykamy w te soboty, to możecie wrzucić mi swoje praktyczne case'y z pracy, a ja wam mogę pomóc, nie? Jak macie, dostajecie czyste materiały, to tego nie zrobicie. To jest też kolejna rzecz. Możesz jeszcze opowiedzieć, czym różni się ten kurs w wersji blended versus e-learning. E-learning dostajecie filmiki plus zadania i materiały. I to tyle. W wersji blended learning dostajecie tamto, plus mamy spotkania, na których robimy case study, na których opowiadamy sobie o różnych rzeczach, wy wrzucacie mi swoje zadania. Generalnie jest to skrzyżowanie warsztatu z e-learningiem. Czyli e-learning odpal zapomnij, w sensie odpal naucz się i miej to, to jest twoja sprawa. Natomiast blended learning jest bardziej szkoleniem, w którym wy przerabiacie teorię wtedy, kiedy chcecie, kiedy macie na to czas, kiedy możecie, a spotykamy się tylko i wyłącznie na samą praktykę. Już nie na powtarzanie tego. To jest też bardzo fajna rzecz. Myślę, że w ogóle cała edukacja w tą stronę pójdzie. Nie? Że nauczyciel stanie się, że tak powiem, mentorem, a nie wykładowcą. Nie będzie powtarzał 50 razy tego samego, tylko raz nagra to porządnie, będzie super zrobione, ładnie, w dobrej jakości, a później będzie tylko pomagał uczniom lepiej zgłębić te materiały. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Dobra, teraz Microsoft jest właścicielem GitHuba. Tak, Microsoft się zmienił od kilku lat. Ja już nie mam takiego drastycznego podejścia jak kiedyś i coś tam nawet z tego Microsoftu gdzieś od czasu do czasu korzystam, z czym wydany. No ale z GitHuba również. Nie? Microsoft się zmienił na plus. Bardzo, bardzo. Ten nowy CEO, ten Hindus, bardzo dużo w dobrą stronę, że tak powiem, zmienił. Czy można prosić linka do open source'owych materiałów? Jak najbardziej, jeszcze raz go podam, Python Astro.io. Tak jak mówię, ja nad nimi pracuję, nawet dzisiaj pracowałem i to dużo. Teraz akurat siedzę w temacie bazy danych i tam robię różne klimaty związane z nimi, także tu się w tym obszarze jest dużo błędów, jeszcze jest 13 błędów na razie, które muszę poprawić, ale też dużo rzeczy dochodzi. Pozostałe są stabilne i gotowe, jakby ktoś chciał korzystać. Teraz tak, chyba odpowiedziałem, doszedłem na pewno na sam koniec czatu. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Na bieżąco też możemy coś rozwiązać, jakieś problemy, jeżeli ktoś by chciał coś ekstra uzyskać informacji. Widzę, że kilka osób pisze, to zaczekajmy, aż sformułują pytania. Natomiast tak jak mówię, cały czas jestem w ogóle fanem live codingu, dobra? Widzę, Katarzyna, twoje pytanie, za sekundkę odpowiem. Jestem fanem live codingu, więc wszystko, co robię, zawsze programuję na żywo. Jak sami widzieliście, czasami się może pojawić jakiś błąd. Trzeba go rozwiązać i trzeba wiedzieć, dlaczego się tak pojawiło, co zrobić. I to jest najfajniejsze, dobra? Bo później wysiadacie do swoich komputerów i to nie jest idealne w izolowanym układzie, wszystko działa. No dobra, no, czasami nie działa. Co wtedy? I właśnie tak samo jest u mnie. Jeżeli coś nie działa, to nie nagrywam filmiku jeszcze raz, tylko po prostu rozwiązuję te problemy na bieżąco, dobra? To nie jest tak, że te filmiki są pełne błędów, tylko generalnie jak zrobię jakąś literówkę, czy jakieś inne rzeczy, czy coś takiego, to wszystko jest ładnie wytłumaczone, jak do tego wrócić. Dobrze, i teraz tak, pytanie. Anaconda i Jupyter Lab. Jeszcze raz, jak to dodać, Anaconda? Znaczy, Anaconda to jest po prostu, wchodzisz sobie na stronę Anacondy i tutaj jest u góry coś takiego jak ściągnij, pobierasz i
instalujesz, exec, next, next, next i gotowe. Masz na komputerze. Klikasz ikonkę, odpala się ikonka, pojawia się coś, co się nazywa takim starterem, tym nawigatorem, no i tu sobie wybierasz Jupyter, na przykład Lab, uruchamia ci się Jupyter Lab, wszystko działa. I to jest fajne. Natomiast Anaconda jednocześnie instaluje Pythona, jednocześnie instaluje Jupyter Laba, wszystkie biblioteki, wszystko macie jakby w jednym egzeku. Co jest fajne, ale też dużo miejsca zajmuje. W zupełności lepiej, moim zdaniem, jest zainstalować zwykłego, najzwyklejszego, najczystszego w świecie Pythona, który zajmuje 15 MB, a później stworzyć sobie wirtualne środowisko tego VNV, którym pokazałem, aktywować go i zainstalować biblioteki. Koniec. 3 minuty roboty, a macie w sumie ten sam efekt. I parę giga na dysku mniej. Co jest jeszcze ważniejsze, łatwiej będzie Wam upgrade'ować. A poza tym jest bardziej odtwarzalne środowisko i to jest jedno z największych, że tak powiem, niebezpieczeństw Anacondy, to jest to, że bo jak się bawicie na swoim komputerze w jakąś analizę danych, to nie jest problem. Ale jak później stworzycie jakieś modele machine learningowe, które próbujecie wrzucić na środowisko produkcyjne, to musicie mieć odtwarzalne środowisko. I wtedy musicie mieć jasno wyspecyfikowane wszystkie dependencje, z których korzystacie, a tego się łatwo w Anacondzie nie da zrobić. Znaczy da się pip freeze, czy tam konda coś tam pewnie jest jakiś odpowiednik, przekierować do jakiegoś pliku i później to móc odtworzyć, natomiast on ma zbyt duże zależności, które między sobą mogą również wchodzić w interakcje i tego na środowisku produkcyjnym nigdy nie będzie Anacondy, chyba że ktoś ma po prostu jakieś specjalne, natomiast raczej to nie tędy droga. W niej tylko Jupytera, tak? Od tej pory używałeś w niej tylko Jupytera, używałaś w niej tylko Jupytera. Tak jak mówię, Anaconda ma tam te 5 GB, nie wiem ile to teraz jest, jak 2 czy 3 lata temu jak sprawdzałem, to miała 3,5. Więc 3,5 giga, żeby mieć Jupytera, to jest dużo. Sam Jupyter ma około 100 MB. Z tego. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze Adam Maciej coś tam pisze. Jak wyrazić dependencji do danej binarki, na przykład SQL Lite 3? Generalnie zawsze jak mam projekt, to w projekcie zakładam sobie nowy plik, który się nazywa requirements.txt. Requirements.txt. I w tym projekcie piszę sobie na przykład, że potrzebuję w swojej aplikacji Pandasa w wersji 1.4 gwiazdka. I on sprawdzi i mówi, słuchaj, w tym projekcie masz niezainstalowaną wersję, masz jakąś tam wersję taką, a najnowsza jest taka i pyta się, czy chcesz zainstalować, dobra? Teraz, bo to jest do pakietów, które można zainstalować sobie, korzystając z PyPI-a. PyPI.org. To jest taka strona, tu można sobie wyszukiwać różnego rodzaju pakiety. Natomiast, wiem, Adamie, zaraz do tego dojdę. I tutaj możecie sobie zobaczyć na przykład Pandas, i zobaczymy, że jest wersja Pandas 1.4, która wyszła 22 stycznia. No i fajnie, tutaj jest jak to zainstalować za pomocą kondy, jak to zainstalować za pomocą pipa. Super, wszystko fajnie. To też rzucę Wam link. I tu piszecie sobie po prostu nazwę tej biblioteki. Jeżeli nie interesuje Was wersja, a powinna, dobrą metodą jest zawsze podanie wersji, żeby później Was nie zaskoczyło, że wyszła nowa wersja, nie wiem, Pandas 2.0, a połowa waszego kodu nie działa. Tak, niewiele tu potrzeba. Natomiast najczęściej ludzie piszą po prostu Pandas. Jak jest Pandas, to jest dobrze. Jest OK. Teraz, to co Ty mnie pytałeś, SQLite 3, ta biblioteka jest standardowo w Pythonie. Dobra? Jest standardowo w Pythonie. I teraz tak, jeżeli chcecie zrobić to tutaj import SQLite 3, to ono standardowo powinno być i powinna działać. Teraz, Ty mnie pytasz, jak zrobić dependencji do binarki.
I to jest, czyli do binarki, czyli pewnie i czegoś, co jest w systemie operacyjnym. I to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo requirement txt dotyczy dependencji do pakietów Pythonowych. Natomiast to, co ty mówisz, czyli że potrzebujesz w swoim projekcie SQLite 3, generalnie SQLite 3 powinien być zainstalowany wszędzie tam, gdzie jest Python. Ale requirements.txt nie obsługuje pakietów systemowych, tak, to prawda? No i przede wszystkim, jak ja to robię? Najczęściej jak mam szkolenia i podczas szkoleń dochodzi do tematu bazy danych, to teraz tłumaczenie ludziom, że jest taka sobie strona, która się nazywa sqlite3.org i tutaj na tej stronie jest taka podstrona, nazywa się download i na tej, sqlite3.org i tu jest coś takiego jak download i w tym downloadzie jest coś takiego jak precompiled binaries for Windows, dobra, jak już ktoś widzi precompiled, to już mu wystarczy, jak już widzi jeszcze x86, 64 i czym to się różni, tu jest DLL, to już w ogóle wysiadają ludzie, to hasze to jest koniec zwykle. Natomiast generalnie ludziom ja to ściągam i dodaję sobie do repo. Wiem, że to jest dziwne, egzeka po prostu tego SQLite'a, natomiast każę ludziom ściągnąć i wtedy mam go w tym. To nie jest dobra rzecz i to przypomina trochę przechowywanie jarów w repozytoriach javowych sprzed 10 lat. Nie? To nie jest dobra rzecz. Natomiast rozwiązuje robotę i nie muszę tłumaczyć ludziom przez godziny, jak zainstalować, gdzie wrzucić, a do tego katalogu, co to jest zmienna PAF i tak dalej. Natomiast to, co ty potrzebujesz, możesz wyspecyfikować w jakimś sobie innym pliku, na przykład dependencji czy takiego, i powiedzieć swoim użytkownikom, że musisz mieć po prostu w swoim systemie SQLite'a w wersji, czyli robimy sobie SQLite version procent. Nie, wykrzyknię, dobrze. Tylko SQLite 3. I on mi mówi, że mam taką wersję zainstalowaną i musisz powiedzieć ludziom, że musisz mieć zainstalowaną wersję kompatybilną albo nowszą, albo coś takiego. Natomiast standardowo Pythonowe biblioteki nie mają czegoś takiego. Natomiast jest w Pythonie pyproject.toml taki plik, to jest nowy standard, który się pojawił jakiś czas temu. Standard przechowywania różnych informacji, meta informacji dotyczących pakietów. PyProject.toml, może sobie poczytać tutaj różne pepy dotyczące tego i on ma różne możliwości i również możliwość podawania mu requirementsów pakietów. I możesz popróbować zrobić coś z tym. Dobra? Może PyProject.toml będzie rozwiązaniem dla ciebie. Natomiast to już musisz sobie samemu tutaj pokombinować. Tu jest reference guide, to jest raz, a dwa, jeszcze byś mógł sobie zrobić PyProject.toml. Był taki fajny ten what the heck is od ten gościu. On jest core developerem Pythona, bardzo fajny, i napisał taki długi blog post, co to jest PyProject.toml i do czego to służy, jak to wygląda z przykładami i jak to zastosować wraz z linkami do różnego... Brett Cannon jest deweloperem właśnie tego Pythona, core developerem, i tutaj jest dużo informacji. Natomiast to, co pytasz, bardziej dotyczy systemu operacyjnego, zarządzania dependencji w systemie operacyjnym. Dobra. Czy wersja SQLite 3 nie zależy od wersji Pythona? Generalnie jeszcze jest jedna rzecz. A mianowicie plik wykonywalny SQLite 3, a implementacja ta, która jest w Pythonie. Czyli po prostu, bo SQLite 3 standardowo jest z Pythonem. Raczej ktoś, jak ma Pythona, to powinien go mieć. Problem jest z Anacondą, bo wielokrotnie na szkoleniach miałem, że w niektórych wersjach Anacondy tego nie było, szczególnie Windows Anaconda, tam coś jest nie tak, więc tu może być zgrzyt.
Natomiast to jest kolejna informacja, lepiej mieć, wiesz, kontrolę nad środowiskiem, nie? Ale to znowu nie to szkolenie. To jest problem, bo trudno zapanować nad aktualizacją Pythona, zostajemy ze ścieżką do starej wersji albo z binarką z Linuxa. To nie jest wersja Pythona, dziękuję. Jasne, ja bardzo często, ja instaluję wszystkie pakiety za pomocą Brew. Brew update albo upgrade i tam instaluję albo blue install info SQLite 3 i dostaję informacje na temat samego tego, ale to jest w systemie operacyjnym. Jeżeli byś tam chciał, on się tam musi ściągnąć z internetu te informacje, chwilę trwa. Natomiast generalnie to są informacje z tym. Ukończenie kursu, jak i poziom świadomości w obszarze Pythona, generalnie wysoki. Znaczy, dość dobry, ok? Czyli umiecie funkcje, umiecie programować obiektowo, wiecie, co są klasy, atrybuty, metody, atrybuty dynamiczne, wiecie, jak to wykorzystać, to jest fajna sprawa, bo to programowanie obiektowe to jest jedna rzecz, natomiast tutaj generalnie umiecie korzystać z tych wszystkich rzeczy, natomiast jesteście bardzo dobrze też przetrenowani i dużo uwagi skupiam na typach danych i sekwencjach oraz mapach i iterowaniu potem. Jest bardzo dużo zadań, jest ponad 100 zadań dotyczących właśnie tych elementów, dlatego że ludzie za szybko wchodzą w data science. Ja to widzę, że zainstaluję sobie Pandasa, dobra, nie potrzebuję tych wszystkich głupot wiedzieć, po co mi to wyjdzie w praniu. Nie wychodzi, dobra? Są metody, które przyjmują tuple, są metody, które przyjmują listę. Trzeba wiedzieć, dlaczego jedna, dlaczego druga, jakie to są właściwości, co można z tym zrobić i po co. Trzeba umieć czytać dokumentację. W szkoleniu też omawiam type annotation. To jest rzadko kiedy w ogóle na szkoleniach poruszany temat, natomiast to jest przeogromna rzecz, która się w Pythonie bardzo, bardzo mocno zmieniła i type annotationy wywracają Pythona do góry nogami troszeczkę, natomiast nie od strony pisania kodu, a od strony czytania dokumentacji. To jest problem, że można pisać nie wykorzystując type annotationów, ale czytanie dokumentacji staje się coraz trudniejsze, nie czytając. Na przykład zrobimy sobie pd data frame, znak zapytania i możemy zobaczyć, że tutaj już powoli są type annotationy, dobra? To nie jest super skomplikowane, to jest składnia akurat Pythona 3.10, dobra? To jest kolejny powód, dlaczego warto mieć 3.10, bo biblioteki takie jak NumPy, Pandas, wszystkie mają te najważniejsze funkcje i rzeczy otypowane i nagle się okazuje, że generalnie kodować możesz, tylko jak zajrzysz do dokumentacji, to nie rozumiesz, po co to jest, ani dlaczego i co to znaczy. Dobra? Bo Jupiter nigdy tego nie miał, nigdy tego nie obsługiwał, nigdy tego nie było można zrobić, natomiast tu w Pythonie ma to znaczenie i na przykład zrobienie, dobra, ignore requirement, define na przykład funkcji add, która przyjmuje a integer, b integer, integer i zwraca integera, return a plus b. Nagle prosta funkcja dodająca staje się już enigmatyczna. To jest akurat prosty przykład, ale nagle się pojawia jakaś składnia, którą nawet nie wiadomo jak Google zapytać, żeby ktoś to wytłumaczył. Takie rzeczy też pomagam podczas kursu, no bo zależy mi na tym, żebyście wyszli z tego kursu umiejąc dalej kontynuować samodzielnie edukację. Nie? To jest bardzo ważne. Project OML, fajnie. To PyProject OML, to może to jest to, co potrzebujesz. Czy type notation nie jest sprawdzany tylko w testach i podczas egzekucji na produkcji? Ludzie nie robią testów? Tak. Znaczy, generalnie jest taki program, który się nazywa MyPy i MyPy sprawdza, weryfikuje to. Natomiast zobaczcie, jak ja zrobię sobie teraz add, i generalnie zrobię 1 i 2, to wszystko jest ok. Natomiast jakbym zrobił add 1,5, 2, to on mi pokaże, że to jest 1,5 i mówi mi, że sorry, podałeś mi floata, a ja oczekiwałem integera. Generalnie kod się uruchomi i operacja się wykona. Tak samo jak ja bym mu dał add i dał mu tutaj na przykład 1 i 2,
w stringach i zwróciłby mi, ten by mi zwrócił 3, ten by mi zwrócił 3,5, a ten by mi zwrócił 1,2 w stringu, oczywiście, tak, tak się zachowa Python, dynamicznie typowanie, więc efekt jest dokładnie ten sam, znaczy tutaj te typy nic nie zmieniają, natomiast zwróćcie uwagę, PyCharm już to podpowiada, prawda? Tutaj to nie jest problem, natomiast problem jest na przykład, jak masz data frame'a, pd import, import pandas as pd, 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 imp, o, ryty, dobra, pandas as pd, pd data frame i masz na przykład funkcję i tą funkcję chcesz zobaczyć, jakie to przyjmuje parametry, możesz sobie zobaczyć dokumentację i nagle się okazuje, że w dokumentacji masz coś takiego. Jak to rozczytać, do czego to służy. Tak jak mówiłem, uczymy się czytać dokumentacji, bo to jest bardzo precyzyjny zapis wszystkiego, to, co to robi. I to w zupełności. Tutaj macie wszystko opisane. Tylko trzeba umieć to czytać. Nie? I wiedzieć, do czego to służy, jak wyglądają te typy, co to jest collection, jak wyglądają protokoły w Pythonie. Aż tak głęboko nie wchodzimy w samego Pythona, natomiast też poruszamy, jakby ktoś tam miał. Czy to jest używane tylko i wyłącznie podczas, samej na produkcji, egzekucji na produkcji? Nie, bo to jest w ogóle nie używane przez Pythona. Chyba że ma się MyPy'a czy jakiś system continuous integration, który to automatycznie robi, albo PyCharma, który sprawdza to w real time i automatycznie na podstawie. Nie wiem, czy wiecie, jest funkcja print standardowo i ona tam print na przykład hello, ale ma też taki parametr, się nazywa flash. Flash. I ten parametr możecie ustawić na booleana. Daję mu jedynkę. Jedynka jest to sama z true. Natomiast on nam będzie mówił, że potrzebuje mieć booleana. Efekt byłby ten sam. Natomiast typ się nie zgadza. I to jest bardzo duża rzecz, która weszła w Pythonie. Bardzo dużo różnego rodzaju zmian. Dobra, kiedy rusza kolejny kurs? Kurs rusza teraz, nie? Jakoś tak, Karolina, jakbyś mnie wspomogła. Natomiast generalnie, jeżeli się nie mylę, to chyba tak 12 lutego, ja do dat mam kiepski ten... Tak, nie wiem, czy już mnie słychać. Najbliższy kurs będzie 12 lutego, tak. A później kolejne terminy, to zachęcam do śledzenia strony, tam na pewno będą się pojawiały kolejne zaplanowane terminy kursu. Na ten moment właśnie rekrutujemy na 12 lutego i od razu po zakupie dostajecie dostęp do nagrań, czyli mamy harmonogram spotkań z matem, które są jakby drugą częścią blended learning, a od razu po zakupie dostajecie dostęp do całego tego kursu, o którym też Mat mówił, czyli tak jak tutaj też Mat wspominał, to już jest w tym momencie około 48 godzin. Dlatego macie dostęp od razu i później na tych spotkaniach z Matem omawiacie poszczególne problemy. Tak, czyli generalnie idea jest taka, że pierwsze zajęcia to jest setup środowiska, i typy w Pythonie, czyli integery, floaty, stringi i tak dalej, sekwencje, mapy. Tutaj i to, też co robiacie, że... spotykamy się na spotkaniu, ćwiczymy to. Później dostajecie kolejne i tak dalej. Mhm. Jeżeli też mogę Cię prosić, to tutaj też wkleiłam link do tego już kursu stricte blended learning, czyli tutaj Ty pokazujesz stronę tego kursu e-learningowego. Ja Ci wysłałam tutaj na czacie blended learning, czyli już tutaj macie wypisane wszystko, co się w tym kursie blended learning zawiera, czyli ile jest tych warsztatów z matem, co tam jeszcze dodatkowo macie, możecie sobie to wszystko poczytać, prześledzić, no i dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda. Program tutaj też jest oczywiście opisany. Tak jest, tak jest. Tego jest dość dużo. Tego jest dość dużo i na pewno wiedziecie, wiedząc, dużo na temat samego Pythona, informacji takich informatycznych też, na przykład dlaczego nie można porównywać floatów dwóch ze sobą, o co chodzi z tymi bitami, jak to wpływa na performance, na wykonywanie poszczególnych operacji, jak pisać zapytania do bazy danych, żeby były szybsze i bardziej optymalne, także dużo też takich typowo informatycznych rzeczy, o których zwykle ludzie nie mówią, bo po co to wam? No, okazuje się, że później to ma znaczenie, że na przykład skrypt działa
dwie godziny, a nie trzy dni. Nie? Tak, i tutaj jak Mat trochę podjedziesz do góry, na samą górę strony, już możecie sobie podejrzeć harmonogram tych spotkań, właśnie na tą edycję, na którą teraz zbieramy uczestników, czyli od 12 lutego. Na samej górze macie taki przycisk harmonogram, on wam się wtedy otworzy i możecie sobie sprawdzić, jak to się rozkłada w czasie. Czyli wszystkie te warsztaty są rozpisane. O, super. Mat tutaj wszystko rozpisał, także macie tu też godzinę. Jaka różnica między Sages a Kodomo? Dlaczego macie dwie domeny? To dobrze, to może ja odpowiem. Bardzo proszę. Kodomacz to Sages. Sages jest firmą dużą, my prowadzimy szkolenia, dużo różnych rzeczy i właśnie Kodomacz powstał dlatego, żeby troszeczkę pomóc wydzielić to po prostu osobom, które są takimi trochę innymi kursami, zainteresowane trochę tymi kursami od podstaw, no bo oferta Sages stricte szkoleniowa, to są bardziej szkolenia już do takich programistów, którzy siedzą w tym już od dłuższego czasu. Mat też takie szkolenia u nas prowadzi, a oferta właśnie ta kodołamacza, tutaj ten blended learning, tak jak słyszeliście, jest to oferta od zera. Więc też po to, żeby tego nie mieszać, postanowiliśmy zrobić to w ten sposób, żeby to wydzielić. Kodołamacz istnieje na rynku od 2016 roku, z tego co pamiętam, jeszcze wtedy nie pracowałam, więc powstał wtedy, czyli już kilka dobrych lat i tak to nam funkcjonuje. No a Sages, no to wiadomo Sages. Podpisując też, tutaj jak sobie zejdziecie też na stronie, to zobaczycie, że też w stopce jest Sages, że Kodołamacz należy do Sages. To jest cały czas jedna firma, po prostu postanowiliśmy, żeby też się nikomu to wszystko nie mieszało. Zresztą jak wejdziecie sobie na stronę Sages, na nasze szkolenia, zobaczycie, że tego jest mnóstwo różnych kategorii i tak po prostu jest też wygodniej tego wszystkiego szukać. Także na samym końcu jestem ja. Wszystkiego. Tak, z tego powodu, między innymi z tego powodu właśnie mamy dwie domeny. Ale tak jak tutaj Mat pokazuje, ten kurs jest akurat rozpisany w ten sposób, także możecie sobie wejść, poczytać na spokojnie, zobaczyć. Jeżeli chcecie, to zaaplikujcie. Oczywiście dziękuję, bo tutaj też parę osób nam wpadło w trakcie wydarzenia, parę aplikacji, także dzięki wam. Jeżeli mamy tu te osoby, jeżeli tam już nie poszły sobie w trakcie, bo wiadomo, inne obowiązki wieczorne, ale tak czy inaczej bardzo wam dziękujemy za to, że się zainteresowaliście tym kursem, bo z tego co wiem, na ile znam Mata, wiadomo, to w to jest włożone mnóstwo pracy. Mata doba trwa zapewne 60 godzin, nie wiem jak on to robi, ale jakoś robi. Także myślę, że tutaj też możecie znaleźć opinie na kursie, na stronie kursów odnośnie Mata. My też często się dzielimy tymi opiniami. One są pozytywne. Myślę, że też warto o tym wspomnieć. Po prostu Mat jest jednym z takich naszych flagowych trenerów, którzy po prostu w większości zdobywają te najwyższe noty w opiniach, w ankietach, w szkoleniach. Tak, i za każdym razem, jak robimy webinar, to masz stare, nieaktualne dane, bo już dawno przekroczyłem 1100 szkoleń zrobionych, także tego trochę nie. Nie, już to jest Mat, to jest już zmienione. Tak, wszystkie w tym. Zawsze live koduję, więc wychodzi mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, które trzeba na bieżąco rozwiązywać i człowiek się bardzo, bardzo dużo uczy i przede wszystkim wy też. Ja teraz na przykład bardzo dużo notatek robię, które podczas szkoleń na bieżąco robię notatki i od razu wam wrzucam, więc wy możecie się tak Piotrze, tego jest dużo, nie? Natomiast to już moja kariera, ponad 10 lat ja robię szkolenia. Wcześniej w Allegro, zaczynałem w ogóle w Allegro robić takie szkolenia, także tak, trochę wychodzi doświadczenie, więc nawet jak mi coś nie idzie, to po prostu i tak wychodzi to dobrze, bo doświadczenie już za siebie mówi. Natomiast naprawdę zachęcam was do tego, bo to jest całkiem ciekawy kawałek informacji, fajnie zebrane, rzeczy, do których trzeba się czasami bardzo długo dokopywać. Natomiast tak jak mówiłem, wszystkie materiały, możecie to zweryfikować, zanim przystąpicie do kursu, tak? Czy te materiały rzeczywiście wam odpowiadają, czy te zadania są ok, wszystko macie, także zależy mi na tym, żebyście dużo, dużo z tego wynieśli, nie? Tak, tutaj jeszcze jest pytanie, czy to są całe kursy. Matowi chodzi oczywiście też o szkolenia na salach, szkolenia... Nie, learning to tak naprawdę od 2 lat robimy takie... Tak.
A i jeszcze nadmienię, że w momencie kupna kursu macie, kursu tego e-learningowego, czyli właśnie też Blended Learning, macie gwarancję tak zwanych 14 dni, czyli jeżeli po tym czasie, po obejrzeniu kursu, zapoznaniu się z nim, jednak uznacie, że to nie jest dla was, no to wtedy po prostu my zwracamy wam pieniądze i nie ma z tym żadnego problemu, więc możecie sobie to przetestować wcześniej, zobaczyć jak to wygląda, zobaczyć czy słowa pokrywają się z rzeczywistością. Oczywiście my jak najbardziej dbamy o jakość, więc wiemy, że jest to warte naprawdę swojej ceny, a oczywiście jeżeli, tak jak mówię, jeżeli się zdecydujecie, że jednak to nie dla was, może nie ten moment, no to po prostu pełną kwotę wówczas wam zwrócimy. A jeszcze dodatkowo powiem, że dostęp do nagrań z kursu, czyli tych e-learningowych, tej części e-learningu, o tym cały czas też tutaj mówimy, macie dożywotnio, czyli tak jak dostajecie go, dajmy na to jutro, tak my wam nie powiemy, że za pół roku wam go zabieramy, także tego się, o to się nie martwcie, macie dostęp do platformy cały czas, możecie sobie ten kurs cały czas do niego wracać i jeżeli Matt uzna w którymś momencie, że musi go zaktualizować albo coś tam dodać, zmienić, jakby my tego nie dzielimy, dalej to jest ten sam kurs i osoby, które zapewne kupiły kurs na początku tego kursu, on został zmieniany, w trakcie przez Mata mają też tą aktualną wersję, mają cały czas dostęp do tego samego kursu. To jest raz, a dwa, ja dorzucam od siebie jeszcze, gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania dotyczące kosmosu, w szczególności załogowych lotów kosmicznych, to też na tych webinarach sobotnich możemy sobie na ten temat po webinarze oczywiście przedyskutować, także zachęcam. Mało takich okazji jest. Natomiast to tak w ramach trochę żartu, dużo wsadziliśmy w to ten i kurs był recenzowany, tak? Czyli był inny trener, który też oglądał ten kurs, dał mi feedback, wszystkie poprawiłem, wszystkie sugestie, które on dał, także to nie jest tylko moja jakaś opinia, którą ja sobie zrobiłem samowolkę, tylko generalnie jest to, no tutaj wsadziliśmy w to dużo, dużo przygotowania. Tak, także tak jak mówiłam, wejdźcie sobie na stronę, poczytajcie, zobaczcie, macie dostęp do tych archiwalnych webinarów, o których Matt mówił, więc ich też było bardzo, bardzo dużo. Możecie sobie wrócić do różnych tematów, zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. Wiadomo, że te webinary też czasem się robiły coraz lepsze, bo co webinar Matt coś nowego mówił, inny temat. Także możecie sobie pooglądać, jeżeli macie oczywiście czas. My oczywiście do tego zachęcamy. Zachęcamy również do tego, żebyście odwiedzali nasze social media, sobie też czytali, żebyście odwiedzali stronę Sages, stronę Kodołamacz, kursy, jak najbardziej. Jeżeli ktoś nas już zna dłużej, to na pewno wie, że tego mamy mnóstwo. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, to się bardzo cieszymy, że postanowiliście dzisiaj się tu pojawić. No ja również bardzo się cieszę, że mamy na pokładzie kogoś takiego jak Matt, kto jeżeli za coś się bierze, to wiadomo, że dowiezie to w jak najlepszej jakości po prostu. No Matt, czy jeszcze coś? Czy macie jeszcze jakieś pytania, póki jeszcze Matta ze sobą tutaj mamy? Bo troszeczkę czas jest przekroczony, ale myślę, że jeszcze kilka minut na pytania możemy przeznaczyć. Więc takie ostatnie pytania do Matta. Myślę, że teraz jest na to ten moment. Matt, poczekaj jeszcze chwilę. Czekamy na pytania. Ja czekam właśnie tylko tutaj sobie... Dobra, więc jak ktoś by miał jeszcze jakieś pytanie czy coś, to chętnie, jeżeli nie, to słuchajcie, bardzo, bardzo dziękujemy, było mi bardzo miło, mam nadzieję, że rozwiałem trochę wątpliwości, w szczególności, podsumowując, Python 3.8.3.9 lub 3.10, 3.9 pewnie będzie takim absolutnie najbezpieczniejszym wyborem, 3.10, ja korzystam z 3.10, nie mam żadnych problemów, już od dawna. Następnie, jeżeli chodzi o środowisko, korzystam z PyCharma, natomiast standardem jest Jupyter, trzeba go znać, na kursie jest Jupyter, natomiast jak ktoś chce to robić w PyCharmie, to też można. I co? Czym się różni Anaconda od zwykłego Pythona? Tym, że Anaconda już wszystko ma w sobie, a w zwykłym Pythonie trzeba jednym poleceniem doinstalować kilka dodatkowych bibliotek. I tyle. I ma się mniej więcej to samo. No i Git. Takie podstawy samego Gita, to też jest ważne. To tyle. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Życzę miłego wieczoru. No i do zobaczenia, miejmy nadzieję, na kursie w którąś sobotę.
Tak, jeszcze raz dziękuję wszystkim za obecność, dziękuję Tobie, Matt, za poprowadzenie dzisiejszego wydarzenia i oczywiście mam nadzieję, że jeszcze z niektórymi z Was no, się po prostu spotkamy gdzieś tam na naszej drodze. I udanego wieczoru oczywiście życzymy dzisiaj wszystkim.